bardzo serdecznie. W obliczu kryzysu klimatycznego pogłębianie wiedzy na temat jego przyczyn, a także możliwych skutków jest wyjątkowo pilną potrzebą. Zmiana klimatu należy do tych wyzwań, z którymi społeczeństwo XXI wieku musi się nieustannie mierzyć. Zadanie polegające na zapobieganiu jej należy zatem wyłącznie do nas. Z tych też powodów dzisiaj, z okazji Dnia Ziemi, odbywa się konferencja dla klimatu, której celem jest uświadomienie nam powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale równocześnie wskazanie działań, jakie powinniśmy podjąć, aby naprawić popełnione przez nas w przeszłości błędy. Nasze spotkanie rozpoczynamy zatem niezwykle ciekawym i poruszającym filmem pod tytułem Nasze zadanie cenionego polskiego fizyka profesora Szymona Malinowskiego, który przybliży nam zagadnienie klimatu, globalnego ocieplenia i zmian z nim związanych. Czy wsiadłeś bliskimi do samolotu, który ma 10% szans na to, że się zepsuje? W tej chwili mamy znacznie większe szanse zepsuć system podtrzymywania życia na naszej planecie. Mamy znacznie gorszą sytuację niż związaną z tym samolotem. To jest naprawdę ostatni moment, żeby zacząć działać. Wydaje nam się, że ten świat jest wielki, ale nasze emisje też są wielkie. Rosnąc coraz szybciej, wykładniczo podwajając się co 30 lat. Ludzkość emituje prawie 40 miliardów ton dwutlenku węgla co roku. I my musimy to o połowę zredukować w ciągu 10 lat i do zera w ciągu lat 30. Jak to zrobić? Czasem ludzie są na mnie wściekli i mówią: myśmy długo na to pracowali. To jest nasz styl życia. Nie da się żyć inaczej. Ja jem wegańskie jedzenie, to mogę sobie polecieć na wakacje do Meksyku. Ja jem wegańskie jedzenie, to mogę sobie polecieć na wakacje do Rio de Janeiro. Ja całe życie marzyłam o takim samochodzie. A ja im mówię, że spełnienie takich marzeń zabija. Słyszę od ludzi, że nic się nie da z tym zrobić, bo ludzie są jacy są i w zasadzie to jest koniec. Ale to nie jest prawda, bo przecież mamy świadomość, mamy wolny wybór. Możemy to zrobić. Jest taka znana analogia z żabą w podgrzewanej wodzie. Żaba nie rozumie, że pod garnkiem płonie ogień, ale my mamy rozum i możemy ten ogień zgasić. My wszyscy musimy się zmienić. To nie jest tak, że ja się zmienię i rozwiążę problem. Mamy tę cywilizację węglową, tak? Otworzyliśmy tę puszkę Pandory i staliśmy się uzależnieni, jak od narkotyku. Wydaje nam się, że jak odstawimy narkotyk, to świat się skończy. A my po prostu odstawimy narkotyk, który nas zabija. Musimy teraz przejść na odwyk. To będzie bolesne. Każdy się tego boi. Ale alternatywą jest ból jeszcze większy. Ta skala problemu nas przeraża. My nie chcemy się tym zajmować, bo jest za duże. I ludzie uciekają od niego, zaprzeczają, bo wydaje im się, że chowanie głowy w piasek to jest rozwiązanie. Bo naszej wyobraźni trudno sobie z tym poradzić. Ale mamy narzędzia, żeby sobie poradzić. Jest nauka, technika, organizacja społeczna. Tylko brakuje nam wyobraźni, żeby zastosować te narzędzia. No to użyjmy rozumu. Bądźmy odważniejsi. Stawmy czoła wyzwaniu. Zniszczyliśmy ogromny kawał biosfery. Oczywiście, gdy było nas mało, wycinaliśmy kawałek i żyliśmy z tego, co wycięliśmy. A reszta mogła się odnowić. Ale teraz jest nas dużo. Wycięliśmy bezmyślnie więcej, niż się odradza. Aby przeżyć, musimy to, co zostało z biosfery, podwoić. Oddać pół świata naturze i żyć na drugiej połowie. Jak to zrobić? Musimy przestać emitować dwutlenek węgla, to znaczy zmienić sposób działania cywilizacji, dostarczać energię w inny sposób. I musimy oszczędniej wykorzystywać tę energię, bo zużywamy ją bez sensu. Wszystko, co w tej chwili zaczynamy robić i budować, powinno być bezemisyjne. Te wszystkie rzeczy będą trwałe. Mamy przedziwny system, który opodatkowuje pracę. Z drugiej strony nie jest opodatkowane użycie środowiska. Im więcej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym więcej podatku zapłacisz. Ale to, że więcej zużywasz środowiska, nie ma żadnego wpływu na twój portfel. A przecież to właśnie ci, co najwięcej zużywają środowisko, powinni płacić najwięcej, bo zużywają wspólne dobro. Musimy działać szybko. Musimy podwoić biosferę i musimy ściąć emisję.
i to jest jedyna droga w przyszłość. Nie podążymy nią, to przyszłości nie będzie. Ale cały czas możliwa jest przyszłość z wodą, z jedzeniem, ze służbą zdrowia, z mieszkaniami, ze wszystkim, co nam jest potrzebne do tego, żeby żyć zdrowo i szczęśliwie. I tej przyszłości żądajmy od rządzących. To wszystko przed nami, to wszystko w granicach możliwości. Do tego nie jest potrzebny nowy SUV, nowe megalotnisko. Do tego potrzebna jest zmiana tego, jak działamy. Każdy z nas może coś zrobić. Oszczędniej prowadzić samochód, rzadziej jeździć daleko, kompostować odpadki, sortować śmieci, jeść mniej mięsa, używać mniej energii, wody, kupować tylko trwałe dobra. Każdy z nas to może. Już tu i teraz. To nie wystarczy, ale to pomoże, więc pomóżmy. I żądajmy przyszłości od rządzących. To jest w tej chwili nasze zadanie. Każdy z nas. Zmiany na rzecz klimatu powinniśmy zacząć od naszej najbliższej okolicy – miasta, gminy lub województwa. Z tego powodu z wielką przyjemnością oddajemy teraz głos marszałkowi województwa opolskiego, panu Andrzejowi Bule, który przybliży nam cele strategii rozwoju województwa opolskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uczestnicy wyjątkowego wydarzenia. Bardzo dziękuję za organizację tego wydarzenia uczniom, koleżankom, nauczycielkom za opiekę merytoryczną i organizacyjną i oczywiście za kolejną dobrą inicjatywę Pani Dyrektor. Chciałbym zacząć troszkę metaforycznie i zrozumieć w ogóle nasz pobyt, naszą obecność na Ziemi. Bo tak naprawdę, gdy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy na Ziemi gości, tak naprawdę i w historii powstania Ziemi, i to kto żył przed nami, kto pewnie będzie żył po nas, to jest jakiś ułamek sekundy nawet, nasza obecność tutaj. Nasza obecność na Ziemi, która zobowiązuje nas do tego, abyśmy myśleli w kategoriach, jak zachowywali się nasi przodkowie, ale też to, co my i jak ten dom chcemy urządzić dla przyszłych pokoleń. I to jest pierwsze bardzo ważne dla mnie zrozumienie tego, czym jest Ziemia w dniu Ziemi, co nas otacza i jak z tej Ziemi korzystamy. Pan profesor powiedział, że mamy tego świadomość. Pewnie, że mamy świadomość. Wszyscy mamy świadomość, wyobraźnię, tylko czy potrafimy z tego korzystać? Bo to ktoś nam powie, że musicie być tego świadomi, to nie oznacza, że my wprowadzamy coś w czyn, wprowadzamy w działanie. My po prostu mamy tą świadomość. Ale czy nam się chce z niej skorzystać? Czy chce nam się zadać trudu i jeszcze uruchomić wyobraźnię, a później z tej wyobraźni przejść do działania? Trochę metaforycznie, ale ważne, abyśmy uzmysłowili sobie, że to, co nas otacza, ziemia, po której się poruszamy, to jest kilka bardzo ważnych aspektów, od siebie bardzo, bardzo mocno zależnych, na które musimy spojrzeć bardzo kompleksowo i często ze sobą połączyć. Zgadzam się, że moją rolą jako marszałka i moich pracowników jest to, aby na aspekty klimatyczne spojrzeć w sposób bardzo kompleksowy. Zacznę od powietrza. Poproszę moją prezentację. I zaczniemy od takich trzech elementów. Popatrzymy na powietrze jako coś, co nas otacza, czego nie widzimy, ale gdzieś albo wpływa na nas pozytywnie, albo wpływa na nas negatywnie. Generalnie w chwili obecnej mówimy o negatywnym wpływie otaczającego nas powietrza i robimy wszystko, aby zmienić jakość tego powietrza. Macie na prezentacji takie wartości, czy też problemy, o których mówił również pan profesor. Zarówno emisja CO2, przekroczenie wartości dopuszczalnych pyłów, czy przekroczenie wartości docelowych ozonu. I tu oczywiście jest bardzo ważna świadomość tego, ale to, co się dzieje dzięki naszej współpracy z samorządami, bardzo mocno idziemy w kierunku tego, że mając
możliwości i sposobność, jak ja to zawsze nazywam, na uruchomienie pewnych działań, to akurat z gminą Kluczbork realizujemy projekt wymiany pieców w domach indywidualnych, z czego dziękuję, bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że gmina z tego korzysta. Ale to nie wszystko, bo musimy zostawić po sobie również jakąś perspektywę. Dlatego jest z nami dzisiaj Tomasz Krystosy, który nadzoruje program LIFE, który mamy jako jedyny region w Polsce, mamy około 12 milionów złotych na to, żeby w każdej gminie stworzyć stanowisko, powołać właściwego człowieka, żeby zajmował się właśnie czystym powietrzem. Jest to program, który daje ogromną szansę edukacyjną. I ja już dzisiaj chciałbym zaprosić Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku do udziału w tym projekcie, abyście nam pomogli dotrzeć do młodych ludzi i w zrozumieniu tego, że mają świadomość i coś mogą z tą świadomością zrobić. Kolejny obszar bardzo ważny to jest różnorodność biologiczna. To jest przyroda, która nas otacza. Zarówno te zwierzęta, roślinność, ekosystemy, lasy. Ten temat różnorodności biologicznej pojawił się w przestrzeni mojego funkcjonowania jako marszałka w 2003 roku, kiedy pojawiła się perspektywa finansowa, która mówiła, słuchajcie, musicie zająć się takimi bardzo ważnymi aspektami. Strategie niskoemisyjne i bioróżnorodność. Bioróżnorodność sprowadzona była do tego, abyśmy myśleli w kategoriach zachowania tego, co jeszcze mamy, ale również bardzo ważne myślenie w kategoriach i działanie w kategoriach tego, żeby przywrócić to, co straciliśmy. Oczywiście za tym pojawiło się kilkadziesiąt projektów w województwie opolskim. Między innymi w naszej okolicy na ośrodku turystyczno-wypoczynkowym w Bąkowie również jest realizowany projekt z bioróżnorodności. Chyba w Pasiece w Maciejowie, w Bogacicy w Bogatolandii. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się elementy ważne dla mieszkańców związane z przyrodą jako pewnym atutem, staraliśmy się wejść i dofinansowywać tego typu przedsięwzięcia. Bardzo ważnym elementem, narzuconym nawet i przez Komisję Europejską, bo byliśmy wtedy nieświadomi tego, było to, że każdy projekt musi zawierać elementy edukacyjne. Często 50% na 50%. Chcesz zrobić inwestycję na 2 miliony złotych, musisz przeprowadzić projekty edukacyjne dla mieszkańców różnej kategorii wiekowej, na co najmniej taką samą kwotę. Więc czasami my nie byliśmy świadomi tego, jak ważne jest to, co chce i wymaga od nas Komisja Europejska. Przy strategiach niskoemisyjnych myślę, że tutaj dużo do powiedzenia będzie miał pan starosta i pan burmistrz, bo to są ścieżki rowerowe, to jest zmiana środka komunikacji, to są miejsca park and ride, to jest zakup nowych autobusów w różnych miejscach w województwie. No bo musimy patrzeć na środowisko, na ziemię, na klimat, jak na kilka elementów wzajemnie się uzupełniających. Bo to musi być taka, z nas musi być taka fala interwencji. Takie pozytywne tsunami właśnie interwencji i działań. I weszliśmy w trzecią sferę, bardzo ważną, związaną z wodą, dlatego że te zmiany klimatyczne są bardzo odczuwalne w gospodarce wodnej. Przede wszystkim susza, powódź. I również wokół nas, bo jako mieszkaniec Kluczborka widzę to, co się dzieje, to nasz zbiornik w Kluczborku, jako coś, co jest elementem zarządzania wodą. Dlaczego powinniśmy zarządzać wodą? Dlatego, że nie mamy jej wtedy, kiedy jej potrzebujemy podczas suszy, a co z nią zrobić, kiedy mamy jej w nadmiarze? Bo stanowi dla nas zagrożenie. Wielu z nas pamięta powódź z 97 roku, czy też z 2000 roku. Więc ważne jest, aby w gospodarce wodą widzieć ten aspekt korzystania i aspekt pozytywny. Nawet wiele osób jest nieświadomych tego, że zbiornik w Kluczborku pozwala hodować ryby w gminie Pokój, w Krogólnej, na stawach, które no tak naprawdę są również wizytówką opolszczyzny w tej obszarze gospodarczym. Więc pokazanie pewnej perspektywy i ciągu zdarzeń jest o tyle ważne, że komuś coś służy. Dobrze zaplanowane przedsięwzięcie czy gospodarka w środowisko jest czymś bardzo, bardzo korzystnym. Szanowni Państwo, patrząc na naszą rolę jako Urzędu Marszałkowskiego, zgadzam się z tym, że mam ogląd na wszystkie elementy klimatu, które pojawiają się w przestrzeni życia województwa opolskiego. I dlatego też
staramy się te ważne elementy później pokazywać naszym partnerom. Bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jeżeli kto jest partnerem, podmiotem oddziaływania na klimat, ale nie na zasadzie takiej, że przerzucamy na niego odpowiedzialność. Nie. Zaprośmy go do współpracy. Zaprośmy Wody Polskie, które budują teraz polder Żelazna przy Odrze, dlatego że ten polder Żelazna ma zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej powodzi. Że budujemy zbiorniki, czy też wprowadziliśmy projekty w bioróżnorodności, gdzie bardzo ważnym elementem jest mikroretencja. Czyli to, co zrobiliśmy, to, co robimy w Bąkowie, czy to, co pan burmistrz odbudował w naszym parku, odtwarzając przedwojenne oczko wodne przy starej parafii, przy starym kościele. Więc to pokazuje, że wracamy do pewnych rzeczy, które były sprawdzone i które dały nam jakąś szansę, albo inaczej, że te pokolenia ówczesne myślały o następnych pokoleniach. Co zrobić, żeby można było tak funkcjonować. I pan profesor odwoływał się też do rządzących, jako do tych, którzy powinni coś robić. Tak, zgadzam się, że ci, którzy podejmują się pełnienia funkcji społecznych, politycznych, zawodowych w ważnych instytucjach, powinni dokładnie tak wziąć na siebie odpowiedzialność i szukać partnerów przekonanych do tego, co robimy. Bardzo ważne są dokumenty strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Zanim przejdę do strategii. Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat klimatu, Europejski Zielony Ład i rzeczy nowe, które się pojawiają w trakcie. Bo to nie jest tak, że my przyjmujemy i pracujemy na dokumencie na przykład z 2015 roku. Nie. Bo Komisja Europejska, Europa dostrzegła, że musi się pojawić Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W tym momencie cała gospodarka energochłonna, która jest w Polsce, będzie wsparta kwotą około 7 miliardów euro, aby się zmienić, aby nastąpiła transformacja. Jest to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Głównie chodzi o huty, kopalnie, o te zakłady pracy, które pobierają bardzo dużo energii, na przykład konwencjonalnej, czyli takiej z paliw kopalnych. W momencie, kiedy dotknęła nas pandemia, również politycy w Unii Europejskiej zrozumieli, że muszą się pojawić instrumenty odbudowy. Ale kiedy mówią o Europejskim Planie Odbudowy, to mówią okej, duże pieniądze, Europejski Plan Odbudowy, ale na pierwszym miejscu zielona gospodarka, niskoemisyjna. Dostaniecie pieniądze, jeżeli będziecie myśleć w takich kategoriach, że coś, co ma wam służyć, ma nie niszczyć środowiska lub też ma być jak najbardziej obojętne dla środowiska. Więc to są duże wyzwania, ale też takie wyzwania musimy przed sobą mieć. Łączenie oferty finansowej ze zmianą sposobu naszego myślenia to jest według mnie ta droga, którą musimy podążać. Wcale się nie musimy spieszyć. Wolałbym, żeby było to bardziej przemyślane i bardziej perspektywiczne niż tu i teraz. Więc ja oczywiście wszystkich zaproszę do tego, abyśmy wspólnie takie przedsięwzięcia i o takich realizowali, a najpierw o takich przedsięwzięciach myśleli. Wpisując się w te wszystkie dokumenty strategiczne i europejskie, i krajowe, jesteśmy zobowiązani stworzyć strategię rozwoju województwa opolskiego. Zobowiązani, ale też jest to dokument, który pozwolił zaprosić wielu, wielu partnerów i indywidualnych, i instytucjonalnych do tego, żeby pomyśleć o przyszłości do 2030 roku. Na pierwszym miejscu w tej strategii postawiliśmy jakość życia. To jest bardzo subiektywne, znaczy ja chciałbym, żeby to było subiektywne odczucie każdego mieszkańca, co rozumie przez jakość życia. Bo to jest na pewno atrakcyjna praca, satysfakcjonująca pod względem finansowym, lokalizacyjnym. Na pewno jest to jakość życia związana z czasem wolnym i tym, co wokół mnie jest dla spędzenia czasu wolnego. Na pewno ważne jest to środowisko, które mnie otacza, czy to jest czyste powietrze, czy nie mam żadnych zagrożeń, czy są odpowiednio zorganizowane zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Dlatego zobaczcie, że w tej piramidzie jakości życia środowisko postawiliśmy na samej górze, na szczycie. Coś, co jest na szczycie, to oznacza, że jest bardzo ważne dla nas i ci wszyscy, którzy pracowali przy strategii, nie kwestionowali absolutnie tego środowiska. Ale to środowisko jest połączone ze społeczeństwem i z gospodarką. Bo te wszystkie elementy, te obszarowe, mają wpływ na jakość naszego życia. Z tego, co przygotowaliśmy jako subiektywne odczucie jakości życia, wyszły nam trzy cele strategiczne. Cele strategiczne, które bardzo mocno wiążą różnego rodzaju relacje. Po pierwsze,
w tym obszarze społeczeństwo zwracamy uwagę na człowieka i na relacje. Zauważcie, mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę. Ta wspólnota to jest bardzo szerokie pojęcie. Czy to będzie wspólnota wasza uczniowska, czy to będzie wspólnota miasta, wsi, czy to będzie wspólnota, nie wiem, ochotników, strażaków, czy to będzie wspólnota sportowa, czy to będzie wspólnota ludzi, dla których, nie wiem, wielkim wyzwaniem właśnie jest ekologia, środowisko i to, gdzie żyjemy. To na drugim miejscu jest środowisko i rozwój. I bardzo ważne elementy, które tutaj umieściliśmy, związane są ze zrozumieniem, że jeżeli się chcemy rozwijać, pewnie gdzieś będziemy musieli zaingerować w środowisko. I to jest kluczowy element świadomości prorozwojowej, że nie uciekniemy od rozwoju, nie uciekniemy od samochodów elektrycznych, chociaż dzisiaj się nie zastanawiamy, czy za 15 lat poradzimy sobie z tymi akumulatorami zużytymi w tych samochodach. To mnie akurat martwi. Ale, bo tu i teraz trendy są samochody elektryczne. No więc to jest właśnie to, jak patrzymy na rozwój i jak patrzymy na środowisko. W chwili obecnej samochód elektryczny pomaga środowisku. Nie kwestionujemy tego. Za 15, za 20 lat trzeba będzie się nad tym bardzo mocno zastanowić. Pisząc o środowisku odpornym na zmiany klimatyczne, mówimy też o tym, że w wielu przypadkach nie jesteśmy i nie mamy wpływu na to, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmiany klimatyczne, które są o charakterze destrukcyjnym. Czy to są susze, czy to są powodzie, czy to są tsunami, trąby powietrzne. Nie mamy na to wpływu. Dlatego chcemy zbudować środowisko, myśląc o środowisku odpornym na zmiany klimatyczne. Czy to będzie ochrona przed gospodarką przeciwpowodziową, czy to będzie ochrona przeciw suszy, to również kilka lat temu w Brukseli, będąc na spotkaniu, uzmysłowiono mi, że my, mając doświadczenie z Opolszczyzny, właśnie związane z powodzią, my cały czas myśleliśmy o inwestycjach przeciwpowodziowych. Czyli gospodarowanie wody miało dla nas oznaczać uchronienie się przed powodzią. A wtedy mi zadano pytanie, a jak się uchronimy przed suszą? Oczywiście możemy obudować wszystkie rzeki, ale pomyślmy może, gdzie magazynować wodę, która nam będzie potrzebna w trudnych czasach. I proszę zauważcie, czasami jedna rozmowa z kimś, kto zwrócił uwagę na coś istotnego w klimacie, w środowisku, może zmienić nasze myślenie. I to był ten moment, kiedy powiedziałem, no tak, zastanówmy się, jak magazynować wodę. Jak ją zatrzymać wtedy, kiedy ją ludzie będą potrzebować. Nie pozbywajmy się wody. Dlatego też są te wszystkie przedsięwzięcia, również zaczynające się od naszych gospodarstw, gdzie możemy dostać dofinansowanie nawet na zmianę zarządzania naszą deszczówką przy naszych domach jednorodzinnych. To powoduje, że schodzimy do poziomu zarządzania wodą do gospodarstwa indywidualnego. Ja gospodarkę odpadami pozostawię też tym, na których to spoczywa najwięcej, panu burmistrzowi, ale to też jest bardzo ważny element naszego życia i to hasło Zero Waste naprawdę jest istotne. Ja to często sobie przykładam to hasło na takie swoje powiedzenie, zasada korzystania, a nie posiadania, więc to jest coś podobnego, tak? Czyli mam tyle, ile potrzebuję. Kupuję to, no, czego mi na chwilę obecną brakuje lub coś, co się zniszczyło. Więc wydaje się, że to jest dobry kierunek zero waste odpadowy. Oczywiście później pojawiają się cele strategiczne w strategii Opolskie 2030. Macie, szanowni państwo, te zapisy. Ja chciałbym się skupić na Opolskie zeroemisyjne, bo to wywołuje troszkę takich emocji. Pozostałe myślę, że słowa są takie bardzo zrozumiałe i przystępne. Opolskie zeroemisyjne to jest również pewien sposób myślenia. Nie, no nie będziemy zeroemisyjnymi już tu i teraz. To nie ma najmniejszych szans. Ale jeżeli sobie pomyślimy, że opolskie zeroemisyjne to jest bardzo atrakcyjny na przykład transport publiczny, który wcale nie wymaga od nas, żebyśmy się poruszali swoim samochodem, że dotarcie z rynku Kluczborka na zbiornik i na plażę może się odbyć bezpieczną ścieżką rowerową zrobioną w ramach strategii niskoemisyjnej, to pokazuje, że już zmieniamy swój styl życia. Jeżeli powiemy sobie, że starostwo w Kluczborku nie wyda już od dnia dzisiejszego nigdy zgody na piece,
centralnego ogrzewania do domów jednorodzinnych, które będą zatruwały nam środowisko, to również schodzimy do poziomu zeroemisyjnego. Jeżeli powiemy sobie, że pojawi się wielka farma fotowoltaiczna w Kluczborku z farmą wiatrową, która będzie zaopatrywać miasto w prąd, nazwijmy to, do celów publicznych, czyli oświetlenie ulic, do szkół, do urzędów, to również będziemy szli w kierunku polskiego zeroemisyjnego. To jest tylko kwestia tego, jak sobie określimy na chwilę obecną nasze zachowania. Albo inaczej, na ile rzeczy możemy zrezygnować jako mieszkańcy Kluczborka, żeby coś się zmieniło w naszym otoczeniu. Bo ta partycypacja społeczna właśnie czasami polega nie tylko na korzystaniu, ale również na rezygnacji z pewnych wygód, no na rzecz tej świadomości, która powinna jak gdyby przeradzać się no, w nasze działania i w nasze no, w nasze takie najprostsze czasami zachowania. I te działania w strategii Opolskie 2030 powodują, że odnajdujemy w niej każdy element interwencji w środowisko. Czy to jest powietrze, czy to jest woda, czy to są odpady, czy to jest ochrona różnorodności biologicznej. I to jest ważna rola nas, urzędników Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich partnerów samorządowych, aby spoglądać na klimat, na ziemię i na środowisko jako na wiele komponentów wzajemnie się uzupełniających, wzajemnie od siebie zależnych, a które tak naprawdę nas otaczają. Jedne widzimy, drugie czujemy i powinniśmy być tego świadomi, mieć wyobraźnię i realizować siebie w tych wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziewczyny się zaraz włączą, a ja tak podkreślę jeszcze, że jak pan marszałek powiedział o tym komponencie zero waste, to my szkoły, co prawda wymuszeni koniecznością sytuacji przejścia na zdalne, ale zrealizowaliśmy zero waste na maksa. Ile uniknęliśmy drukowania, ja to widzę po zamówieniach papieru i toneru, jak zeszliśmy po prostu z tej ilości w porównaniu do poprzedniego roku, czy 2019. Dokładnie. Niesamowite ilości. I na pewno zostawimy sobie, wpisaliśmy sobie też do naszych celów jednych czołowych z misji strategii szkoły na przyszłość, żeby jednak wykorzystywać te narzędzia, które tutaj mamy, bo one sprzyjają redukcji śmieci. Czasami kryzysy są jakąś sposobnością, tylko ten kryzys związany z pandemią również jest kryzysem tragicznym w rozumieniu życia ludzi. Więc oczywiście, jeżeli jesteśmy refleksyjnymi praktykami i potrafimy z różnych kryzysów wyciągać takie właśnie doświadczenia, to super, to przynajmniej coś jest pozytywnego, ale generalnie otoczenie jest smutne, jeżeli chodzi o utratę życia czy zdrowia ludzi. Dokładnie. Dobrze. To ja oddaję głos dziewczynom. Proszę bardzo. Jeszcze raz dziękujemy bardzo panu marszałkowi za wypowiedź. Chcemy sprawić, aby nasze rozwiązania mające na celu poprawę klimatu były skuteczne, musimy bazować na wiedzy naukowej. Często w debacie publicznej, ale też mediach spotykamy się z nieprawdziwymi informacjami na jej temat, dlatego nasza wiedza dotycząca zmian klimatu powinna być oparta wyłącznie na sprawdzonych źródłach, które pomogą nam ukształtować nasze własne opinie. Prezentacje o faktach i mitach na temat klimatu przedstawią nam uczniowie klasy 1D Aleksandra Brygarczyk i Tomasz Strawiński. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Fakty i mity na temat klimatu. Potrzebujemy energii, żywności, paliw, elektryczności, żeby wieść nowoczesne życie. Potrzebujemy jej miliardy ludzi, ale to, jak uzyskujemy energię, zmienia Ziemię w sposób zagrażający nam wszystkim. Czy możemy znaleźć lepszy sposób na organizację naszego życia? Zmiana klimatu nie jest oszustwem ani spiskiem naukowym, a wielkim wyzwaniem. Oto fakty i mity na jej temat. Świat jest coraz cieplejszy. Temperatura w 2016 roku pobiła dziejowy rekord ustalony w 2015 roku po pobiciu rekordu z 2014 roku.
Ubiegłoroczna średnia temperatura powierzchni Ziemi wyliczona na podstawie pomiarów z tysięcy stacji meteorologicznych i pław była wyższa o 0,94 Celsjusza od średniej temperatury rocznej w XX wieku. Satelity potwierdziły istnienie wyraźnej tendencji wzrostowej temperatury atmosfery. Dwutlenek węgla nie przyczynia się do zmian klimatu. CO2 jest jednym z głównych przyczyn ocieplania się klimatu. Ziemia przyjmuje promienie słoneczne jako źródło energii cieplnej, a następnie wysyła swoje promienie różniące się od słonecznego. Część promieniowania ziemskiego zostaje jednak przetrzymana w atmosferze, dzięki czemu nasza planeta nadaje się do zamieszkania. Jednakże wzrost gazów cieplarnianych, w tym właśnie CO2, powoduje, że w atmosferze zatrzymuje się więcej ziemskiego promieniowania niż powinno, przez co rośnie średnia temperatura na Ziemi. Ten spektakularny wzrost koncentracji CO2 jest przede wszystkim wynikiem emitowania go przez ludność do atmosfery przy okazji spalania węgla, ropy czy gazu. To wszystko przez nas. Żadne zjawiska naturalne nie wyjaśniają przyczyn trwającego od półwiecza ogrzewania się Ziemi. Aktywność słoneczna ma cykl 11-letni. Wybuchy wulkanów od czasu do czasu ochładzają nasz glob, tymczasem systematycznie wytwarzane przez człowieka gazy cieplarniane tworzą stopniowo coraz gęstszą okrywę, która więzi ciepło na Ziemi, czego skutkiem jest globalne ocieplenie. Nie ma dowodów na antropogeniczność zmian klimatu. Jak wskazują badania rdzeni lodowców, stężenie CO2 w atmosferze ziemskiej odnotowało poważny skok po tzw. rewolucji przemysłowej, czyli po roku 1800, gdy najbardziej uprzemysłowione państwa zaczęły na potęgę spalać paliwo kopalniane, co uwalniało CO2 do atmosfery. Innym powodem było też duże wylesienie lasów, co odpowiada za około 15% emisji CO2. Innymi słowy mówiąc, człowiek dokłada do atmosfery substancje, które przyczyniają się do ocieplania temperatury na Ziemi. Są to też między innymi spaliny z aut, czy chociażby kominów z fabryk. Dwutlenek węgla przyczyną globalnego ocieplenia. Naukowcy zgadzają się, że to emisja CO2 jest przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany poznano już w XIX wieku, a dokładnie w 1896 roku szwedzki fizyk i chemik Svante Arrhenius przewidział, że CO2 wytwarzany podczas spalania węgla spowoduje ogrzanie się planety. On widział to jako coś dobrego. My dziś wiemy, że skutki są jednak złe, a spieramy się co najwyżej, jak bardzo nam zagrażają. Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż ludzkość. Jak podają statystyki amerykańskiej EIA, globalna gospodarka wyemitowała w 2016 roku około 35 miliardów ton dwutlenku węgla. Sama Azja i Oceania odpowiadały aż za 17 miliardów ton tego gazu. Według danych EIA polskie emisje sięgnęły poziomu 302 milionów ton. Tymczasem, jak donosi portal Skeptical Science, całkowite roczne emisje wulkanów wahają się od 65 do 319 milionów ton. Oznacza to, że maksymalna aktywność wulkaniczna pompuje do ziemskiej atmosfery niewiele więcej CO2 niż polska gospodarka. Wulkany emitują CO2 również pod wodą. Z podwodnych wulkanów ulatnia się od 66 do 97 milionów ton w ciągu roku. Jednak równoważy to nowo powstała na dnie oceanu lawa, pochłaniająca CO2. W rezultacie podwodne wulkany mają niewielki wpływ atmosferyczny na poziom CO2. Zwierzęta tracą siedliska. Na zdjęciu możemy zaobserwować niedźwiedzia polarnego, który w wyniku topnienia lodowców traci miejsce do życia. Niedźwiedź polarny płynie wśród topniejącej skry w pobliżu eskimowskiej osady Nauyat w Kanadzie. Amerykański raport w 2017 roku podaje, że do roku 2050 niedźwiedź polarny wymrze na większości obszarów występowania gatunku, czego główną przyczyną jest emisja gazów cieplarnianych. Wzrost temperatury szkodzi licznym populacjom roślin i zwierząt. Spycha zasięgi gatunków ku obszarom polarnym, zmienia trasy wędrówek i zachowania zwierząt. Liczebność pingwinów białookich na Półwyspie Antarktycznym spada gwałtownie. Gniazdujące w Arktyce biegusy rdzawe robią się coraz mniejsze. Malejąca powierzchnia lodu zmusza morsy na lasy do wychodzenia na ląd.
Ekosystemy piętra alpejskiego od gór skalistych po Alpy przenoszą się coraz wyżej ku szczytom. Wyjątkowo wysokie temperatury oceanu w ostatnich kilku latach wywołały zamieranie raf koralowych. Globalne ocieplenie oznacza kłopoty dla różnych gatunków zwierząt. W 2016 roku naukowcy oficjalnie uznali za gatunek wymarły szczurzynka koralowego, gryzonia, który występował endemicznie na nizinach jednej z australijskich wysp w cieśninie Torresa. Przyczyną jest wzrost poziomu morza i zalewanie obszarów przybrzeżnych. Uważa się, że to pierwszy udokumentowany przypadek wygnięcia sakan wskutek globalnego ocieplenia. 47% spośród 976 badanych w 2016 roku gatunków wycofało się z zajmowanych wcześniej obszarów na ciepłym skraju swego zasięgu. Zjawisko powtarza się w różnych typach siedlisk i może oznaczać, że te gatunki nie są w stanie przystosować się do zmian klimatu. Te lokalne wymierania częściej dotyczą zwierząt. 1 na 6 gatunków będzie zagrożony wymarciem, jeśli średnia temperatura wzrośnie o więcej niż 4 stopnie Celsjusza, co może nastąpić już w 2100 roku. Obszary o dużym bogactwie gatunkowym, jak Nowa Zelandia, mogą ucierpieć najbardziej, bo bariery geograficzne utrudniają zagrożonym populacjom zajęcie nowych terytoriów. To wina ozonu. Warstwa ozonowa zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe wpadające w atmosferę Ziemi. Ponieważ warstwa ozonowa w ostatnich dekadach zanikała, mogło to powodować globalne ocieplenie. Jednak wpływ tej dziury na ilość docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania jest słaby. Ponadto liczne pomiary satelitarne i obserwacje naziemne pokazują, że około 1995 roku warstwa ozonowa przestała zanikać, podczas gdy temperatura na Ziemi wciąż rosła. Dziękujemy za uwagę. My również bardzo dziękujemy za przeprowadzenie prezentacji. Mam nadzieję, że uczniowie z naszej szkoły poszerzyli Waszą wiedzę na temat faktów i mitów o globalnym ociepleniu i zmianach klimatu. Teraz głos oddajemy następnemu zaproszonemu na naszą konferencję gościowi, przedstawicielowi Zarządu Powiatu Kluczborskiego, panu Arturowi Nowakowi, który przedstawi nam inicjatywy dla klimatu, które podejmowane są i będą na terenie Powiatu Kluczborskiego. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję uczniom i nauczycielom za inicjatywę w Dniu Ziemi, za to, że też i tą konferencją staracie się podnosić właśnie świadomość nas wszystkich co do potrzeb ekologicznych, co do potrzeb, tak naprawdę potrzeb naszych, czyli tego, żebyśmy mogli spokojnie i zdrowo korzystać z tego środowiska. Ale na samym początku pozwólcie, że przytoczę myśl wodza indiańskiego Sietl, który powiedział: Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do ziemi. Cokolwiek przydarzy się ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia. Jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczymy więc pajęczynę, niszczymy sami siebie. Więc to też pokazuje te słowa. Tak jak też i pan marszałek na wstępie powiedział, jesteśmy tylko kroplą, jeżeli chodzi o ten świat, o tą naszą ziemię. Jesteśmy tu tak naprawdę przez chwilę, a niestety nasze działania mogą doprowadzić do zmian, które będą tak naprawdę nieodwracalne. I wracając jeszcze do tej świadomości, myślę, że tą świadomość naszą ekologiczną, tą świadomość utrzymania porządku, rozwoju, musimy cały czas poprawiać, musimy cały czas podnosić. Niestety ciągle są jeszcze ludzie, często też to są ludzie starsi, którzy mówią: a wrzucę tam butelkę po wodzie mineralnej do pieca, co tam ta jedna butelka zrobi, tak?
Nie, ale to nie tylko starsi, też i niestety są młodsi, tak? Niestety jak wracam na przykład, czy idę rano w niedzielę, spaceruję. Cóż, obraz jest smutny. Są kosze, ale te kosze są poprzewracane. Śmieci są powywalane. Więc wszyscy musimy dbać o to nasze środowisko. Jeśli chodzi o powiat, to zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, w zakresie tego, jak mamy tutaj się tymi przepisami zajmować i czym się mamy zajmować, no to reguluje ustawa o samorządzie powiatowym. I tutaj między innymi mamy zadania z zakresu gospodarki wodnej, zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz zadania z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego. I teraz jak to się przekłada, te zadania, które są w naszym powiecie, jak to się przekłada na przykład na życie zwykłych mieszkańców, czyli na przykład was, tak? Jeżeli byście chcieli na przykład ułowić ryby, no to musicie mieć kartę wędkarską, a tą kartę wędkarską dostaniecie właśnie u nas w starostwie powiatowym. Po co jest ta karta wędkarska? Po to, żeby mieć świadomość, jakie gatunki ryb można łowić, kiedy je można łowić. Jak coś złowimy, a jest za małe, no to trzeba na przykład wypuścić. To z kolei jest po to, żeby no nie przetrzebić tych naszych zasobów rzecznych, wodnych, tych zwierząt, które tam mamy. Prowadzimy także zadania z zakresu ochrony gatunków chronionych, tak? Czyli każdy, kto z mieszkańców powiatu na przykład nabędzie jakąś egzotyczną papugę albo na przykład jakiegoś żółwia egzotycznego, powinien przyjść do nas, przedstawić dokumenty, że te zwierzęta zakupił legalnie, ze źródeł legalnych, nie z przemytu, i my wtedy takie zwierzęta rejestrujemy i dajemy dokument, że zostały zgodnie z prawem i legalnie zakupione. Oprócz tego prowadzimy zadania, czy dajemy pozwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, żeby to się odbywało w sposób uporządkowany. Oprócz tego na przykład zatwierdzamy plany urządzania lasu, czyli żeby nie było tak, że sobie każdy wycina jak chce, kiedy chce, albo dzisiaj na przykład cena drewna jest wysoka, no to wytnę cały las, a potem las musi rosnąć 20, 30, 50 lat, tak? Prowadzimy postępowania na przykład o decyzję, jaki może być hałas. Hałas to też jest nasze środowisko naturalne i niestety ten hałas też potrafi nam to nasze środowisko zanieczyszczyć. Więc my prowadzimy, mając na podstawie przepisów, mówimy, jaka jest na przykład dopuszczalna norma hałasu, nie wiem, od godziny 8 do godziny 20, a na przykład po godzinie 20, jaki może być ten hałas, jeżeli prowadzi się jakąś działalność gospodarczą, na przykład. I mamy takich rzeczy jeszcze dużo i sporo, ale jeżeli przechodzimy do działań dotyczących powiatu na rzecz ochrony środowiska, to muszę powiedzieć, że te działania to są tak naprawdę działania i zadania połączone. To są naczynia połączone z samorządem wojewódzkim, z panem marszałkiem oraz z samorządami gminnymi, czyli z panem burmistrzem, z wójtami. I ostatnio jesteśmy na etapie tak zwanego zadania niskiej emisji. Tu z kolei to są zadania, które wpływają na to, że na przykład, no, tak jak już wspomniał pan marszałek, żeby dojechać z Kluczborka na przykład do nas na zbiornik wodny, żeby można było to zrobić szybko, bezpiecznie, ale też i ekologicznie, tak, to są na przykład budowane ścieżki rowerowe. Mamy też nowe autobusy, tak zwane autobusy niskoemisyjne, które spalają mniej, potrzebują mniej paliwa, i tu z kolei z gminą współpracujemy. Została nasz PKS razem z gminą uruchomił komunikację miejską, do czego
do czego i korzystania z tej komunikacji miejskiej bardzo Was zachęcam. Jest po prostu mniejsza emisja niż każdy z nas, jakby wsiadł osobno do samochodu. To są takie zadania. I na sam koniec jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję i myślę, że kibicuję Wam i cieszę się na kolejne spotkanie przy kolejnym Dniu Ziemi, ale i nie tylko przy kolejnym Dniu Ziemi. Myślę, że te nasze działania proekologiczne, warto, żeby taki Dzień Ziemi, tak samo jak Dzień Kobiet, żeby był każdego dnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że następny Dzień Ziemi to już będzie w innych warunkach, że wyjdziemy ze swoich domów i ze swoich komputerów i przejdziemy do akcji już czynnej. Proszę bardzo, dziewczyny. Dziękujemy bardzo panu Arturowi Nowakowi. Z województwa przenosimy się do powiatu, a z powiatu do naszego miasta i gminy Kluczbork, a więc głos oddaję mu następnemu naszemu gościowi, czyli burmistrzowi miasta Kluczbork, panu Jarosławowi Kielarowi, który zaprezentuje inicjatywy dla klimatu w naszej gminie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak tytułem wstępu bardzo się cieszę, że mogę w tym temacie zabrać głos, bo jest to temat, który przez lata, z którym pracowałem ucząc w szkole, mało tego, oprócz biologii, którą uczyłem, to był przez pewien okres czasu przedmiot do wyboru przez uczniów, ochrona środowiska i myślę, że wielu z nich z tego korzystało. Ale przechodząc do tematu, właściwie działania gminy w większości są realizowane myśląc o środowisku, przynajmniej tak powinniśmy to robić. W Kluczborku myślę, że staramy się i nie są to działania, które trwają od dziś, chociaż muszę powiedzieć, że z perspektywy tych prawie 20 lat, jakim zarządzam gminą, to wrażliwość społeczeństwa na środowisko wzrasta. Zaczynając od powietrza, wiadomo, że na hasło smog wszyscy od razu reagujemy i w Kluczborku taką realizację projektu likwidacji kotłów rozpoczęliśmy w 2007 roku. Do tej pory poprzez dotacje dla mieszkańców, które pochodzą z budżetu gminy, jest to dotacja początkowo 2000, teraz 3000, udało się zrealizować ponad 700 źródeł ciepła. Jest to ilość duża, bo tutaj mieszkańcy mają finansowanie do 40% inwestycji. Ten projekt się rozwija i mam nadzieję, że on będzie trwał nadal. Oprócz tego realizujemy, nie ma co ukrywać, przy udziale środków europejskich również tego typu działanie. W tej chwili jest projekt 3-milionowy, w którym zdecydowało się zreorganizować swoje źródła ciepła 121 mieszkańców. Do tego w tej chwili rozpatrywany jest wniosek dla budynków i mieszkań gminnych. Tam około 50 kolejnych mieszkań będzie mogło tą rzecz zrealizować. Jak widzicie, patrząc chociażby na aplikację w gminie, można zaobserwować, jaka jest czystość powietrza w Kluczborku lub w poszczególnych sołectwach, gdyż zamontowaliśmy 30 czujników i myślę, że to jest rzecz bardzo istotna, choć na te obliczenia trzeba zawsze patrzeć umiejętnie, bo nie da się mówić, że jeżeli w danym minucie, sekundzie jest przekroczenie zanieczyszczenia, to znaczy, że to zanieczyszczenie jest ciągle tak duże. Tutaj trzeba do tego podchodzić z pewną wiedzą i umiejętnościami, ale ważne jest, wydaje mi się, że takie czujniki są, bo wielu mieszkańców na to zwraca uwagę i mam nadzieję, że będziemy wszyscy na to wszystko wrażliwi. Jak wiemy, czystość powietrza jest związana również z ruchem samochodowym i myślę, że nie zmniejszyliśmy wydalania dwutlenku węgla do atmosfery, budując obwodnice, ale spowodowaliśmy, że na pewno jest czystsze powietrze w Kluczborku, bo te samochody, które wjeżdżały, samochody ciężarowe, które emitowały dużą ilość dwutlenku węgla, no w tej chwili już jadą z daleka od miasta. Z jednej strony jadą w miarę bezpieczniej dla nas wszystkich, ale z drugiej strony emitują mniej dwutlenku węgla.
Dwutlenek węgla emita również nie tylko w Kluczborku, ale wszędzie jest poprzez wytwarzanie prądu. Do niedawno fotowoltaicy właściwie nie mogliśmy mówić. Widzieliśmy ją gdzieś tam za granicą przy autostradach w Niemczech, w Austrii. Muszę powiedzieć, że w tej chwili w Kluczborku, w gminie Kluczborku, wydano już decyzji lokalizacyjnych na ponad 200 hektarach, czyli i zarówno w okolicach Kuniowa, Smart, Unieszowa, tam mają takie fermy powstać. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, czy uda się ten prąd sprzedać, bo jeszcze decyzja nie oznacza, że ta ferma powstanie. Podobnie z wiatrakami. W chwili obecnej w Kluczborku, czy w gminie Kluczbork, widzimy w Kuniowie dwa wiatraki, ale nie ukrywam, że właśnie na północnej części naszej gminy, czyli w okolicy Krzywizny, Smart, Łowkowic, Kujakowic, też jest zainteresowanie na tworzenie tych wiatraków. Jest to alternatywna do elektrowni węglowych, alternatywne wytwarzanie prądu. Powiem wprost, gdy jeszcze około 10 lat temu mówiono o wiatrakach, właściwie były one nie do przyjęcia dla mieszkańców. Dzisiaj już ten temat jest przyjmowany. Mało tego, ci, którzy dużo mieli zastrzeżeń, dzisiaj do tego podchodzą całkiem inaczej. Wspomniane już było o ścieżkach rowerowych. Myślę, że to ta niska emisja i zachęcanie do jeżdżenia rowerem, czyli poruszanie się nie samochodem, to również projekt, który zrealizowaliśmy ze środków unijnych. Pozyskaliśmy pieniądze w takim bardzo dużym subregionalnym projekcie dla powiatu Namysłowskiego, Oleskiego i Kluczborskiego. I taki projekt został zrealizowany. Powiat kupił autobusy, do tego parkingi Park and Ride, i to wszystko daje nam na pewno wpływ na niższą emisję dwutlenku węgla. Myślę, że kolejną rzeczą bardzo istotną to jest oczywiście dla klimatu ochrona wody. Tu już wspomniany zbiornik retencyjny, który no nie ma co ukrywać, w okolicach Kluczborka miał powstać już zaraz po wojnie. Powstał dopiero 15 lat temu z wielkimi perypetiami. Dzisiaj się wszyscy szczycimy, natomiast proszę mi wierzyć, że były tutaj wielkie perypetie, żeby on powstał. On ma zadanie retencyjne, jak i turystyczne, rekreacyjno-turystyczne, i z tego się trzeba cieszyć, i umiejętny sposób zarządzać wodą, bo wiemy, że tej wody nie ma. Wiadomą rzeczą jest, że o pewnych rzeczach już dzisiaj przychodzimy i mówimy jako rzecz taka, która funkcjonuje, ale ochroną wody to jest między innymi budowa kanalizacji czy ekologicznych oczyszczalni. To jest w ciągłej budowie. W tej chwili potężne projekty są przygotowane dla wsi Kujakowice Górne, Dolne i część Kortatowa. To są projekty za kilkadziesiąt milionów złotych. Bez tego typu czy budowy myślę, że środowisko zawsze będzie zagrożone, i na to są wydawane wielkie miliony złotych, które są niestety niewidoczne, a tylko mogę powiedzieć, że jeszcze w 2008 roku w Kluczborku żadna wieś, a jest ich 23 sołectwa w Kluczborku, w gminie Kluczbork, nie miały jednego centymetra kanalizacji, więc to są rzeczy, które niedawno zostały dopiero zrobione. I kolejna rzecz bardzo istotna to jest energia świetla, o której nie wspomniałem. W Kluczborku akurat są energooszczędne, nie LED-owe, ale jeszcze światła. Natomiast dzisiaj królują LED-y i powoli właśnie w tym kierunku będziemy podążać, aby taka wymiana nastąpiła, i to, co już jest budowane, to jest budowane jako oświetlenie LED-owe, i mówimy o inteligentnym zarządzaniu, bo to jest rzecz bardzo istotna, żeby inteligentnie zarządzać energią elektryczną, bo to daje efekty i ekonomiczne, ale również i efekty środowiskowe. Przepraszam, a co pan burmistrz ma na myśli inteligentne zarządzanie energią?
Jest to zarządzanie, które w odpowiednich porach, chociażby nocnych, byłoby wyłączanie części oświetlenia lub spadek napięcia po to, żeby oświetlenie było, ale żeby ono było minimalne. Minimalne, dające efekt świetny, bezpieczeństwa, natomiast no, nie zużywalibyśmy tyle energii, a wiemy, że to się znowu tam wiąże z tym, co jest szkodliwe dla naszego środowiska. I na koniec gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami jest to zadanie gminy. Zawsze nam wszystkim, i myślę, jak jesteśmy i starsi, i młodsi, mówiono, im będziecie więcej segregować, tym będzie to lepsze dla środowiska. Oczywiście z tym się zgadzamy. I będzie to tańsze. Ale niestety, jak się okazuje, to jest lepsze dla środowiska w rzeczywistości, ale niestety jest to coraz droższe. I to jest cały problem i w wielu przypadkach niechęć społeczeństwa do tej segregacji. Dzisiaj nie ma co ukrywać, Kluczborku, bardzo gorący temat, bo niestety na najbliższej sesji radni będą mówić o podwyżce śmieci ze względu na rosnące koszty. I to wszystko powoduje, że społeczeństwo patrzy na segregację z dużą niechęcią, bo nie ma co ukrywać. Na samym początku wprowadzono, były tutaj duże błędy, potem je powielono i nie ma co ukrywać. Każdy patrzy przez pryzmat ekonomii, a segregacja jest potrzebna. Zresztą akurat w Gortatowie mamy zakład, który jest wzorcowym zakładem, ponieważ jest on bardzo nowoczesny, prowadzony przez firmę Ekoregion, ale to, co jest nowoczesne, dobre, to też jest kosztowne. Zresztą koszty przetwarzania śmieci będą niestety rosły, choć mam nadzieję, że nie będą to śmieci, które pochodzą z innych rejonów świata, bo tak się mówi, że w Polsce tych śmieci jest więcej niż sami wytwarzamy. I tutaj myślę, że pokolenie, którym wy jesteście, ma za zadanie uczyć tych starszych, jak i tych jeszcze młodszych, że segregacja śmieci jest potrzebna, że to właśnie segregacja, bo na to mamy, każdy z nas ma wpływ, bo na to, czy wybudujemy ścieżkę rowerową, czy wybudujemy elektrownię wiatrową, to już mają wpływ, ma wpływ mniejsza liczba osób, natomiast na segregację śmieci ma każdy z nas wpływ i na ochronę tą mniejszą środowiska oczywiście również. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Cieszę się bardzo, że pan burmistrz podsumował tutaj pięknie i podkreślił ten aspekt edukacyjny. To temu właśnie służy też ta nasza dzisiejsza konferencja, bo przecież szkoła jest transferem wiedzy i taką rolę powinna pełnić. Także w związku z tym jesteśmy tutaj, spotykamy się i uświadamiamy, budujemy tą wrażliwość, o której pan burmistrz wspomniał. Powiedział pan burmistrz fajnie o zadaniach, które my we własnym zakresie możemy robić. Jako szkoła i zarządzająca tutaj sortujemy śmieci. Mamy 60 nowych stanowisk na rowery z ostatniego roku z budżetu powiatu i naszym marzeniem, życie mnie nauczyło, że powinno się mówić o swoich potrzebach, więc naszym marzeniem jest fotowoltaika. Mam przygotowane miejsce, sala gimnastyczna i dach świetnie się nadają. Wschód, zachód, prawda? Takie ułożenie się świetnie nadaje. Także zgłaszam potrzebę. Fotowoltaika dla szkoły. Rozumiemy. Dobrze. Super. Dziewczyny, oddaję wam głos. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję. To znaczy, jeżeli wracając do fotowoltaiki, to myślę, że znajdą się jeszcze pieniądze w najbliższych miesiącach, aby umieścić fotowoltaikę na obiektach użyteczności publicznej. Myślę, że jakieś 7 milionów euro, około 30 milionów złotych będą miały samorządy do dyspozycji, do sięgnięcia. Świetnie. To bardzo dobra informacja. Czy mamy rękę na pulsie? Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. A teraz zapraszamy na prezentację uczennicy klasy drugiej C, Nikoli Koniecznej, która opowie nam o roli drzew w życiu człowieka.
Dzień dobry. Tak jak moje koleżanki wcześniej wspomniały, przygotowałam prezentację na temat drzew, czyli naszych najlepszych przyjaciół, ponieważ uważam, że ludzie często zapominają o tym, jak drzewa są cenne i że powinniśmy je pielęgnować. Dlatego też w następnych slajdach chciałabym przedstawić kilka powodów, dla których warto po prostu o nie dbać. Pierwszym powodem jest to, że drzewa produkują tlen, a pochłaniają dwutlenek węgla. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu, natomiast dla przykładu stuletni buk pochłania rocznie nawet 4800 kg CO2. Są to ogromne liczby, a tak jak wspomniałam wcześniej, to zasługa tylko i wyłącznie jednego drzewa. Oczyszczają glebę oraz powietrze. Jeśli chodzi o powietrze, to drzewa pochłaniają mniejsze cząsteczki pyłu, a większe osiadają na ich gałęziach i liściach, przez co potrafią ograniczyć zapylenie powietrza nawet do 75%. To jest również ogromna liczba, dlatego tak ważne jest sadzenie drzew nie tylko na wsiach, ale również w miastach. Dają ochłodę podczas wysokich temperatur i chyba każdy z nas miał okazję wypróbować, kiedy jest upał i żar leje się z nieba, a nigdzie nie ma innego schronienia, to naprawdę warto usiąść sobie pod takim drzewem, ponieważ obniża temperaturę swojego otoczenia nawet o 11 stopni Celsjusza poprzez transpirację, czyli odparowywanie wody. Wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy jestem zdenerwowana, towarzyszą mi negatywne emocje, bądź jestem zmęczona siedzeniem przed ekranami, po prostu ubieram buty i wychodzę do pobliskiego parku, żeby pobyć sama ze sobą. I proszę mi uwierzyć, że właśnie taki 30-minutowy spacer w lesie bądź w parku potrafi niesamowicie odprężyć i dać siłę do działania, na które wcześniej nie mieliśmy ochoty. Następnym też takim teoretycznie podstawowym powodem jest to, że drzewa są siedliskiem wielu zwierząt i innych organizmów, często tych zagrożonych wyginięciem. I w następnym slajdzie postanowiłam, że wkleję pewną ulotkę właśnie ostrzegającą przed wycinką drzew chronionych lub te, które są siedliskiem gatunków chronionych, ponieważ jest ona nielegalna i zagrożona karą grzywny, a często po nowelizacji ustawy dotyczącej wycinki drzew w mediach pojawiają się informacje, które ludzi wprowadzają w błąd i właśnie takie osoby niedoinformowane, niedouczone wycinają drzewa tak naprawdę nie wiedząc, co tak naprawdę czynią. I właśnie często na rzecz budowy, przemysłu, wycinka drzew prowadzona jest na masową skalę, co także ciągnie za sobą poważne skutki. I takimi skutkami wylesiania jest utrata bioróżnorodności, szczególnie zauważana w przypadku lasów tropikalnych, gdzie żyje ponad 50% zwierząt i roślin. Zaburzenia obiegu wody, gdyż ziemia szybko ulega erozji i nie wchłania wód opadowych, skutkiem czego są powodzie i lawiny tamtejszych obszarów. Niszczenie naturalnych siedlisk wielu zwierząt, ale wylesianie ma dodatkowo wpływ na globalne ocieplenie, gdyż jest źródłem około od 15 do 20% światowej emisji gazów cieplarnianych, a niszczenie lasów powoduje zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, co także wpływa na wzrost efektu cieplarnianego. Dlatego też z szacunku do drzew i natury, 10 października ustanowiony został Światowy Dzień Drzewa. I właśnie tym aspektem chciałabym zakończyć swoją prezentację, prosząc, aby Państwo nigdy nie zapomnieli o tym, co tak naprawdę też jest ważne, czyli o drzewach, o tym, jaki wpływ mają na nasze środowisko, na nasze życie i o tym, że trzeba je pielęgnować choćby nawet dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo za uwagę. Nikola, bardzo Ci dziękuję, ładnie zaprezentowałaś, bardzo ważny aspekt.
o drzewach. Nie wiedziałam, że 10 października jest Światowy Dzień Drzewa. Wpisuję sobie do kalendarza jako kolejną okazję do pewnego rodzaju budowania świadomości i wrażliwości. Bardzo dziękujemy Nikoli za prezentację. Teraz przechodzimy do innego tematu. Mianowicie termin smog słyszeliśmy zapewne wiele razy. Czy jednak na pewno zdajemy sobie sprawę, czym on tak właściwie jest i jakie konsekwencje ze sobą niesie? Głos z wielką przyjemnością oddaję mu naszemu następnemu gościowi, pani doktor inżynier Dorocie Kalecie, adiunktowi Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz jest mi bardzo miło gościć u Państwa na tej konferencji, która jest właśnie poświęcona zagadnieniom związanym z klimatem, powietrzem i środowiskiem. Tak jak już dziewczyny przedstawiły mnie, jestem pracownikiem Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale jestem również absolwentem Państwa liceum, więc tym niemniej jest mi bardzo miło u Was gościć na tej konferencji. Ja tutaj może udostępnię już prezentację. Mam nadzieję, że jest widoczna. Tak, wszystko działa dobrze. O, bardzo się cieszę. Zanim jednak przejdę do samego omówienia, co to takiego smog, czy on jest właśnie groźny, to krótko może najpierw powiem naprawdę w kilku zdaniach o samej atmosferze i o zanieczyszczeniach. Atmosfera zbudowana jest z kilku warstw, które oddzielone są od siebie takimi warstwami przejściowymi. Zaczynając od tej warstwy, która jest najbliżej Ziemi, tutaj znajduje się troposfera. Ona potrafi sięgać do około średnio 10 km. Potem znajduje się stratosfera, występuje, która sięga do około 50 km. Dalej mamy mezosferę i jonosferę, która swym zasięgiem dociera nawet do 1000 km od powierzchni Ziemi. Powyżej jonosfery znajduje się egzosfera. Ona tutaj na tym rysunku nie jest wyróżniona, przedstawiona, ponieważ nie zachodzą w zasadzie w niej żadne istotne procesy. W związku z tym jest bardzo często pomijana. Właśnie do troposfery, czyli do tej pierwszej warstwy, która znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi, dostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia powietrza. Te źródła tych zanieczyszczeń powietrza ogólnie możemy podzielić na naturalne i antropogeniczne. Antropogeniczne, czyli oczywiście związane z działalnością człowieka. Naturalne źródła to głównie tak zwana emisja niezorganizowana, czyli zanieczyszczenia właśnie, które powstają w wyniku czy to pożarów lasów, czy wybuchów wulkanów, czy erozji gleby. I one odpowiadają, te źródła, w bardzo dużej mierze za tak zwaną globalną emisję zanieczyszczeń. Natomiast źródła antropogeniczne to przede wszystkim emisja zorganizowana. Emisja zorganizowana, czyli zanieczyszczenia powstające w wyniku na przykład różnego rodzaju działalności przemysłowych, transportu, elektrowni, jak i również gospodarstw domowych. No i te źródła odpowiadają przede wszystkim za tak zwaną emisję lokalną. Ogólnie zanieczyszczenia możemy podzielić na zanieczyszczenia pyłowe i zanieczyszczenia gazowe. Zanieczyszczenia pyłowe to przede wszystkim różnego rodzaju pyły, w tym oczywiście dymy, mgły, jak i również drobnoustroje. Natomiast zanieczyszczenia gazowe to przede wszystkim oczywiście wszelkiego rodzaju tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, jak i również węglowodory. Wśród zanieczyszczeń pyłowych najgroźniejsze są tak zwane pyły zawieszone. Pyły zawieszone bardzo często
to są również nazywane takim aerozolem atmosferycznym. Dlaczego aerozolem atmosferycznym? Dlatego, ponieważ one są zbudowane zarówno z cząstek stałych, jak i również z cząstek ciekłych, które zawierają, które są zawieszone w powietrzu atmosferycznym. Zawieszone, co to znaczy? Ich prędkość opadania jest bardzo mała. One bardzo długo są w stanie przebywać w powietrzu atmosferycznym. Te najdrobniejsze cząsteczki pyłu, one potrafią przebywać w powietrzu nawet kilkadziesiąt lat. Przyjmuje się, że cząsteczki aerozolu tego atmosferycznego mieszczą się w zakresie średnic od 1 nanometra do 100 mikrometrów. I ten pył nazywany jest całkowitym pyłem zawieszonym. On jest bardzo często oznaczony jako TSP, więc może gdzieś Państwo spotkali się już z taką nazwą. Z tego pyłu całkowitego zawieszonego wyodrębniono dwie frakcje pyłu. Pył trochę grubszy, nazywany pyłem PM10, jest to pył, którego cząstki mają średnicę aerodynamiczną nie większą niż 10 mikrometrów. I ten pył to jest pył głównie pochodzenia mechanicznego, czyli jest to pył na przykład pochodzący ze spalania paliw stałych, ze spalania paliw ciekłych, jak i również ze ścierania powierzchni, na przykład dróg, opon samochodowych, czy też klocków, jak i również tarcz hamulcowych. Może być to pył tak zwany uliczny, ale może być to również pył pochodzenia biologicznego, jak różnego rodzaju pyłki czy zarodniki. Oprócz tego jeszcze pyłu PM10 wyróżniono dodatkowo drugą frakcję, taki pył drobniejszy, tak zwany pył PM2,5. Pył PM2,5 stanowi prawie 80%, jeżeli mówimy to tu o udziale takim wagowym, tego pyłu PM10, czyli praktycznie no, bardzo dużo w tym pyle PM10 stanowi pył ten jeszcze drobniejszy. Są to pyły, których średnica aerodynamiczna nie przekracza właśnie 2,5 mikrometra. Ten pył najczęściej jest związany ze spalaniem paliw. Może być on pochodzenia takiego pierwotnego, mówimy, czyli może pochodzić wprost z emitora, albo może być to pochodzenia wtórnego, czyli pył, który może powstawać w wyniku różnego rodzaju reakcji chemicznych, jakie zachodzą w atmosferze. I to tyle, jeżeli chodzi o wstęp na temat samych zanieczyszczeń. Ja jeszcze będę mówiła dalej później na temat tego pyłu. I teraz przejdziemy sobie do samego smogu. Postaram się odpowiedzieć na pytanie właśnie, jak on powstaje i czy on jest groźny. Słowo smog, jak wiadomo, jest połączeniem angielskich dwóch słów. Można powiedzieć, że smog jest to właśnie taka sztuczna mgła, która tworzy się w taki sposób nienaturalny. Smog to zjawisko, które jest efektem działalności człowieka i pewnych niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dlaczego jest to zjawisko, które jest efektem działań człowieka? Ponieważ w wyniku działań człowieka właśnie są emitowane różnego rodzaju zanieczyszczenia do powietrza, a smog jest zjawiskiem, podczas którego występują podwyższone stężenia zanieczyszczeń. Nie jest to zjawisko, które występuje w sposób ciągły, jest to zjawisko, które występuje okresowo w pewnych miesiącach. Przestała w zasadzie być już aktualna definicja, według której mógł ten smog występować w zasadzie w wielkich miastach i na obszarach przemysłowych. Smog czasami swym zasięgiem może objąć prawie cały obszar danego kraju. Są w zasadzie dwa rodzaje smogu, o których Państwo z pewnością słyszeliście, mianowicie smog fotochemiczny, jak i również tak zwany smog klasyczny, często nazywany smogiem kwaśnym, czy też typu londyńskiego. My tutaj się skupimy na tym smogu, który występuje u nas w Polsce, najczęściej występuje i właśnie on występuje porą zimową. Pojawia się on zwykle
na obszarach, gdzie występuje tak zwana niska emisja. Bardzo często występuje on również na obszarach poza dużymi właśnie miastami, które dotychczas uważane były za obszary czyste. Często pełnią one funkcje rekreacyjne czy nawet uzdrowiskowe. Przykładowo bardzo często występują w takich miejscowościach jak Zakopane, Karpacz, czy też również w wielu miejscowościach Podbeskidzia. Tam, gdzie występuje właśnie duże skupisko domów ogrzewanych paliwem stałym. Smog zimowy, który u nas najczęściej występuje, to przede wszystkim mieszanina różnych pyłów, tych drobnych, jak i również tych grubszych. Dodatkowo wzbogacone, te pyły są wzbogacone o różnego rodzaju tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, jak i również sadze. Jeśli chodzi o pyły, to z pyłem związane są metale ciężkie, jak i również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są na nim osadzane. Pył ze względu właśnie na swoje silne właściwości sorpcyjne może na swojej powierzchni przenosić w swojej strukturze na powierzchni tego pyłu może przenosić inne zanieczyszczenia, właśnie takie jak metale ciężkie. To właśnie z pyłem związane są takie metale ciężkie jak ołów, kadm, rtęć czy arsen, które są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka, ponieważ one mogą odkładać się zarówno w nerkach, w wątrobie, w szpiku kostnym, uszkadzając tym samym system nerwowy. Oprócz tego na powierzchni pyłu mogą również osadzać się inne metale, takie jak właśnie nikiel, cynk, mangan, żelazo, chrom czy też miedź. Dodatkowo pył może również absorbować wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym najbardziej niebezpieczny benzoalfapiren. Dlaczego on jest najbardziej niebezpieczny? Ponieważ on posiada właściwości kancerogenne, rakotwórcze i może doprowadzić do uszkodzenia DNA czy powodować różnego rodzaju mutacje. Zastanówmy się teraz, jakie są główne przyczyny tego, że smog powstaje, że w niektórych miejscowościach on występuje, na niektórych obszarach on występuje częściej, na niektórych obszarach występuje rzadziej, a są obszary, gdzie praktycznie w ogóle nie występuje. Tak jak już wspominałam, pomyliło. Jeszcze o narażeniu. Tutaj Państwo macie przedstawioną na tym rysuneczku, mamy przedstawione dla porównania cząsteczki pyłu PM10, PM2,5. I jeszcze dodatkowo wyodrębniono jeszcze drobniejsze frakcje pyłu, tak zwane nanocząsteczki. To są pyły o średnicy poniżej 1 mikrometra, pył PM1. I tutaj mamy przedstawiony rysunek dla porównania włos ludzki o średnicy. Mniej więcej średnica ludzkiego włosa wynosi około 60 mikrometrów i ziarno piasku o średnicy około 60 mikrometrów. No to widzimy, jak małe są cząsteczki pyłu, szczególnie tego pyłu PM2,5 czy pyłu PM1. Rozmiar tego pyłu sprawia, że pyły większe niż 10 mikrometrów, one są zatrzymywane w nosogardzieli, czyli one w zasadzie w całości poprzez kaszel czy też poprzez kichanie są wydalane na zewnątrz. Natomiast te pyły drobniejsze, pył PM10, dostaje się przede wszystkim do gardła, krtani, jak i również tchawicy, a pył PM2,5 dostaje się do płuc, do pęcherzyków płucnych, jak i również oskrzelików, czyli
Ten pył PM2,5, on jest zdeponowany w obszarze tchawiczno-oskrzelowym, jak i również w obszarze wymiany gazowej. Natomiast ten pył najdrobniejszy, te nanocząsteczki, czyli ten pył PM1, on dostaje się nawet do blaszek płucnych i stamtąd do krwiobiegu i narządów. Konsekwencje związane z wdychaniem tego pyłu oraz innych zanieczyszczeń, które są właśnie z nim związane, czyli tych metali ciężkich, jak i również tego benzoalfapirenu, są oczywiście odłożone w latach. Czyli te konsekwencje no, nie są widziane od razu, tylko dopiero one mogą się pojawić po kilku bądź też po kilkunastu latach. I tak właśnie długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może spowodować zarówno zaburzenia i choroby układu krwionośnego, oddechowego, jak i układu nerwowego oraz choroby nowotworowe. Praktycznie nie ma w naszym organizmie organu czy też układu, który nie byłby narażony na zanieczyszczenia powietrza. Są na to naprawdę tysiące dowodów naukowych. Ocenia się, że w Polsce każdego roku przedwcześnie umiera z powodu właśnie złej jakości powietrza ponad 40 tysięcy osób. Szczególnie narażone są osoby chore, osoby starsze, jak i również dzieci. Tymczasem właśnie dla porównania, w 2019 roku na polskich drogach, wypadkach samochodowych zginęło około 3000 osób, czyli widzimy, że w wyniku problemów związanych właśnie z zanieczyszczeniem powietrza przedwcześnie umiera prawie 16 razy więcej ludzi. No i teraz przejdziemy właśnie do przyczyn powstawania smogu. Tak jak już wcześniej wspominałam, smog pojawia się na obszarach, gdzie występuje tak zwana niska emisja. I to jest w zasadzie taka główna przyczyna powstawania smogu. Co to jest ta niska emisja? Bo ona już tu się dzisiaj, to pojęcie pojawiło. Jest to tak naprawdę emisja zanieczyszczeń, które koncentrują się nad powierzchnią Ziemi. Przyjmuje się, że jest to emisja ze źródeł do wysokości 40 metrów, czyli za tę emisję, niską emisję, odpowiedzialne są przede wszystkim właśnie domowe piece grzewcze, których często kominy właśnie mają wysokość około 15, 10, może 20 metrów, małe lokalne kotłownie, w których spala się właśnie paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny. No i jeszcze oczywiście transport drogowy. Proszę popatrzeć tutaj na rysunek po tej prawej stronie. Widzimy, że to właśnie niska emisja, czyli źródła związane z niską emisją, są odpowiedzialne za ponad 50% całkowitej emisji pyłu PM10. Drugim takim istotnym źródłem, a związanych z niską emisją, to transport drogowy. Tu widzimy, że udział tego transportu drogowego to jest około 10%, czyli już sumując mamy powyżej 60%, jeżeli chodzi o całkowitą emisję pyłu PM10. Dlatego najczęściej właśnie zjawisko smogu możemy zaobserwować w zimie, od listopada mniej więcej do lutego, a czasami nawet do marca, tak jak tego roku było, bowiem wtedy ilość właśnie spalanego paliwa na cele te grzewcze jest największa. Za pojawienie się smogów odpowiadają również warunki meteorologiczne, bo nie tylko sama niska emisja, ale tak jak powiedziałam, to jest główna przyczyna, ale również warunki meteorologiczne odpowiadają za to, że ten smog się pojawia, a na niektórych obszarach się nie pojawia. Przede wszystkim oczywiście tutaj główna przyczyna to temperatura niska, która jest ściśle związana z ilością spalanego paliwa, a tym samym z ilością powstających zanieczyszczeń.
Kolejna bardzo istotna przyczyna powstawania smogu to inwersja termiczna, która pojawienie się tej inwersji termicznej powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej. W okresach zimowych w ciągu dnia to promieniowanie słoneczne dociera do warstw gruntu, ogrzewając tym samym powierzchnię ziemi. W nocy brak powłoki chmur powoduje gwałtowną utratę ciepła przez grunt, a powietrze w tej warstwie przyziemnej ochładza się. Wówczas cieplejsze masy powietrza, one się wznoszą do góry i działają jak taka pokrywa, która zatrzymuje chłodniejsze masy powietrza blisko gruntu. Niestety w tych chłodniejszych masach powietrza znajdują się również zanieczyszczenia, które są emitowane do powietrza i w ten sposób właśnie zostają uwięzione również te zanieczyszczenia pochodzące między innymi właśnie ze spalania paliw. Co oczywiście sprawia, że te przygruntowe warstwy mast powietrza, one są coraz bardziej zanieczyszczone. No i ostatnia ważna przyczyna to bezwietrzna pogoda. Nie mamy wiatru, więc automatycznie nie następuje przewietrzanie tych mas powietrza i pojawienie się właśnie tych wszystkich czynników tak naprawdę uniemożliwia rozprzestrzenianie się tych zanieczyszczeń w powietrzu, sprawiając tym samym, że te zanieczyszczenia wiszą w tym powietrzu nad danym obszarem. Ta warstwa inwersyjna, ona byśmy mogli ją porównać do takiego sufitu. Ona jest sufitem dla tych zanieczyszczeń i te zanieczyszczenia nie mogą przedostać się, przebić przez tą warstwę inwersyjną. Taka sytuacja smogowa w zasadzie ona trwa do momentu radykalnej zmiany warunków meteorologicznych. Czasami, jeżeli te warunki meteorologiczne utrzymują się przez kilka dni, to może się zdarzyć, że ta sytuacja smogowa może nawet występować kilka dni. I dlatego też w niektórych miejscach ona występuje częściej, w niektórych rzadziej, bo wszystko to jest związane z tymi warunkami meteorologicznymi. No i jeszcze jest jedna przyczyna, która ma również wpływ na powstawanie tego smogu, to mianowicie uwarunkowania terenowe. O wiele trudniej zanieczyszczenia będą się rozprzestrzeniały tam, gdzie mamy pewne miejscowość, czy dany obszar zajmuje się w takiej niecce, w dolinie, czy też w kotlinie, ponieważ na takim obszarze o wiele częściej właśnie występuje ta inwersja termiczna, ta warstwa inwersyjna, która powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w tej przyziemnej warstwie powietrza. Dlatego też w wielu takich górskich uzdrowiskach, w tych miejscowościach górskich jest właśnie narażonych na występowanie smogów. I często dlatego też no nam się wydaje, że jedziemy gdzieś w góry, żeby pooddychać, powdychać czyste, świeże powietrze, no ale niestety nic bardziej mylnego, może się okazać, że tamto powietrze jest zdecydowanie bardziej zanieczyszczone. Tak jak już wcześniej wspominałam, to domowe te piece grzewcze, czy małe lokalne kotłownie, jak i również transport drogowy jest głównym źródłem emisji tych pyłów szkodliwych. Szacuje się, że w naszym kraju jest około 3 milionów pieców, no może teraz właśnie poprzez te programy wymiany jest ich troszeczkę mniej, które często, te piece często są w zasadzie piecami starymi, tak jak tutaj Państwo widzicie na tym rysuneczku po lewej stronie. I często one nie spełniają praktycznie żadnych norm emisyjnych. Bardzo często w domach, w tych piecach pali się paliwem niskiej jakości, czy też nawet mułem, tak zwanym flotem, czy miałem węglowym, albo również śmieciami.
Muł węglowy ze względu na bardzo niską jakość w wielu krajach jest on w zasadzie uważany za odpad i nie ma możliwości sprzedaży jego. Niestety w Polsce, a szczególnie na Śląsku, tutaj gdzie mieszkam, no to jeszcze często właśnie ten muł, jest możliwość zakupu tego mułu węglowego. W Polsce w zasadzie do niedawna nie było żadnych takich norm sprzedaży węgla. W zasadzie pod koniec 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące właśnie monitorowania i kontroli jakości powietrza, kontroli jakości paliwa. Natomiast w dużych miastach sytuacja jest troszeczkę inna, bo w takich dużych miastach jak typu Warszawa, tam mamy bardzo mało odbiorców indywidualnych, gdzie się spala paliwa. I w tych większych miastach tutaj za emisję pyłu w zasadzie w 60% odpowiada transport drogowy. Szczególnie samochody z silnikami wysokoprężnymi, czyli tak zwane diesle, są źródłem właśnie dużej emisji spalin oraz dużej emisji pyłu. Dlatego te samochody posiadają specjalne filtry cząstek stałych, tak zwane DPF-y. Oczywiście ten filtr ma swoją żywotność, czyli po pewnym czasie powinien zostać wymieniony, ale niestety w Polsce istnieje praktyka, że zamiast oczywiście wymieniać taki filtr, no bo jest to kosztowne, to go się po prostu wycina z układu wydechowego i niestety wówczas te cząstki pyłu zamiast osadzać się na tym filtrze, dostają się wprost do powietrza atmosferycznego. Nie ma w zasadzie raportów, ile takich samochodów może jeździć po naszych drogach, no ale myślę, że jest to dosyć znacząca ilość. Niestety według europejskiego raportu z 2018 roku Polska jest 6. państwem w Europie, ale no, nie jest to takie dla nas chlubne miejsce, ponieważ jest to 6. miejsce pod względem złej jakości powietrza. Ten raport koncentrował się przede wszystkim na pyle PM2,5, który właśnie uznawany jest za najbardziej niebezpieczny dla człowieka. I w raporcie tym również na 15 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy wymienionych zostały 3 miasta, które leżą w Polsce. Jest to Jaworzno, Katowice i Otwock. Gorszym wynikiem tutaj mogą się pochwalić jedynie Bośnia i Hercegowina i tutaj znalazły się aż 5 miast. I Macedonia 4 miasta. W Jaworznie stężenie średnioroczne, czyli to jest taki uśredniony roczny poziom pyłów PM2,5, wynosił prawie 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli dla porównania tutaj mamy normy dla pyłu PM2,5, czyli ten poziom był niemal 4-krotnie większy niż wynosi norma Światowej Organizacji Zdrowia WHO, a 2-krotnie większy niż wynosi to nasza norma. Natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej zanieczyszczonymi miastami Polski to Opoczno, Żywiec i Rybnik. Skąd ta różnica pomiędzy tymi dwoma raportami? Tamten raport się skupiał na pyle PM2,5, tutaj wzięto pod uwagę również inne zanieczyszczenia, więc stąd ta różnica. Inna metodologia, większa baza w ogóle danych, no ale obojętnie jaka metodologia, to jeżeli weźmiemy obydwa te raporty pod uwagę, to jest jednomyślność w obu raportach, że generalnie Polska jest w czołówce krajów pod względem liczby miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Natomiast jeżeli byśmy wzięli z tych raportów pod uwagę 50 najbardziej zanieczyszczonych miast, to aż 36 leży w Polsce.
Tutaj przykładowo pokazuję, jak mapę, która ilustruje stan zanieczyszczenia powietrza dla całej Polski, dla pyłu PM10. Jest to, ta mapa powstała na podstawie pomiarów z 2019 roku. Proszę popatrzeć, to jest dla pyłu PM10, norma dla pyłu PM10, jeżeli chodzi o stężenie średnioroczne, wynosi 40 mikrogramów. I tu mamy tym czerwonym kolorem, są miasta, są obszary, gdzie ta norma była przekroczona. Jest to stężenie średnioroczne, czyli uwzględnia również w tych pomiarach są uwzględnione stężenia z okresów letnich, kiedy to praktycznie stężenie pyłu jest bardzo niskie. W Polsce normy dla pyłów są ustalone na trzech poziomach. Mamy poziom dopuszczalny, jeżeli chodzi o stężenia dobowe, mamy poziom informowania i poziom alarmowy. Poziom dopuszczalny wynosi w Polsce, według polskich przepisów, wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny i mówi on nam o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje jakichś tam ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia. Natomiast poziom informowania wynosi 100 mikrogramów na metr sześcienny i on oznacza, że jest źle i w zasadzie trzeba ograniczyć aktywność w powietrzu, bo norma jest właśnie przekroczona dwukrotnie. Mówimy o stężeniu średniodobowym, czyli ten poziom jest uśredniany do całej doby. Poziom alarmowy wynosi 150 mikrogramów na metr sześcienny i oznacza, że jest bardzo źle, norma jest przekroczona trzykrotnie i należy ograniczyć przebywanie na powietrzu. Do niedawna te poziomy informowania i alarmowy był zdecydowanie wyższy, bo wynosił 200 i odpowiednio 300 mikrogramów na metr sześcienny. I tak naprawdę ten poziom alarmowy, naprawdę, jeżeli mieliśmy tutaj 300 mikrogramów na metr sześcienny, to on był naprawdę bardzo rzadko przekraczany. Z tego co pamiętam, w 2015 roku w zasadzie był w Polsce raz przekroczony i oczywiście nastąpiło to tutaj niedaleko mnie, mianowicie w Zabrzu. Wówczas to stężenie średniodobowe wynosiło 330 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast jeżeli teraz mamy normy, ten poziom alarmowy wynosi 150 mikrogramów na metr sześcienny, no to już on jest zdecydowanie częściej występuje i nawet sobie sprawdziłam wczoraj, ostatnio wystąpił 1 kwietnia, został przekroczony ten poziom alarmowy, został przekroczony w Grudziądzu w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim. I to stężenie wynosiło tam 151 mikrograma na metr sześcienny. Natomiast jeżeli chodzi o poziom informowania, który wynosi 100 mikrogramów na metr sześcienny, to on już jest zdecydowanie częściej przekraczany. I tak na przykład było ostatnio 26 marca. W wielu miastach, w kilku województwach, a w województwie śląskim praktycznie w każdym mieście był przekroczony ten poziom informowania. Nawet szukałam województwo opolskie i byłam mile zaskoczona, ponieważ w województwie opolskim w zasadzie znalazłam, że chyba było ostatnio ten poziom informowania był przekroczony w lutym. Natomiast poziom alarmowy, no to dawno nie był przekroczony, więc tutaj mile zaskoczona jestem, że jednak ta jakość powietrza nie jest najgorsza w województwie opolskim. Proszę jeszcze tutaj zobaczyć, jak wygląda średnia roczna liczba dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Ta norma dopuszczalna, tak jak mówiłam, ona wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, ale
nasze przepisy, rozporządzenie ministra środowiska dopuszcza, że ta norma może być przekroczona 35 razy w ciągu roku. Ta średnia roczna liczba dni, ona została obliczona z rocznych serii pomiarowych wszystkich stanowisk, które funkcjonują w Państwowym Monitoringu Środowiska. I proszę popatrzeć na tę czerwoną linię. Ta czerwona linia to jest wartość maksymalna. Proszę zwrócić uwagę, na przykład w 2015 roku wystąpiło stanowisko pomiarowe, w którym ten dobowy poziom pyłu PM10 był przekroczony 200 razy w roku. 200 razy w roku, proszę. Rok ma 365 dni, czyli ponad pół roku w ciągu całego roku notowano tam przekroczenia dobowe pyłu PM10. Natomiast w 2017 roku już widzimy, że trochę spadła ta maksymalna wartość, bo widzimy, że maksymalnie na jakimś stanowisku pomiarowym mieliśmy tutaj, ta liczba przekroczeń wynosiła około 130. No i tutaj moje śląskie województwo, jak wyglądała liczba przekroczeń na wszystkich stacjach pomiarowych znajdujących się w województwie śląskim. Ta czerwona linia to jest właśnie dopuszczalna częstość przekroczeń, czyli te 35 dni, które daje nam prawo. I widzimy, że praktycznie na wszystkich, oprócz jednej stacji, jesteśmy powyżej tej czerwonej linii. Aczkolwiek nawet na tej jednej stacji, gdzie jesteśmy poniżej, też mamy przekroczenia, bo 21 razy w ciągu roku ten poziom dopuszczalny został przekroczony. Ta stacja, gdzie jesteśmy poniżej tej czerwonej linii, to jest dosyć taka specyficzna stacja na województwie śląskim, bo to jest stacja znajdująca się na obrzeżach województwa. Ona się znajduje w lesie, z dala od przemysłu, z dala od dróg, więc jest to tak zwana stacja tłowa i tam stężenia powinny być zdecydowanie niższe. Ale nawet na tej stacji widzimy, że 20 razy w ciągu roku nastąpiło przekroczenie tej wartości dobowej. 90% tych wszystkich przekroczeń występuje tak naprawdę w sezonie właśnie grzewczym, tym sezonie zimowym. A tak wyglądają filtry po jednym dniu pomiarowym, na których osadza się pył. Zbierane one były w różnych miejscowościach: Bielsko-Biała, Żywiec, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Katowice, Rybnik. U góry Państwo widzicie, mamy czysty filtr Bialutki. Najgorzej wygląda to w Rybniku. Ilość tego pyłu zebranego jest tutaj największa. No i teraz trzeba sobie uświadomić, że niestety, ale my ten pył wdychamy również, a razem z tym pyłem, tak jak powiedziałam, różnego rodzaju inne zanieczyszczenia. Podobnie jest również z benzoalfapirenem. Tu nie ma takiego poziomu dopuszczalnego dobowego, ale mamy poziom dopuszczalny godzinowy 1 nanogram na metr sześcienny i poziom docelowy roczny 1 nanogram na metr sześcienny. Proszę zwrócić uwagę, dla pyłu mieliśmy 50 mikrogramów na metr sześcienny, a tu mamy nanogramy. Czyli ten benzoalfapiren, jeżeli chodzi o poziom dopuszczalny, jest ponad 1000 razy mniejszy z tego względu, że on jest bardzo niebezpieczny. Na mapie mamy tutaj przedstawione poziomy średnioroczne tego zanieczyszczenia, jakie zanotowano w 2019 roku dla 15 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, gdzie zanotowano najwyższe właśnie te poziomy roczne. I również możemy tutaj zwrócić uwagę, że na tej mapie takiej rekordzistów, oczywiście niechlubnych rekordzistów, przeważają mniejsze miejscowości. Wiele tych miejscowości to miejscowości również uzdrowiskowe.
Czyli widać jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast, ale przede wszystkim mniejszych miast. Dla porównania, ja tu pokazałam, jakie notuje się poziomy benzalfapirenu w różnych krajach Europy, w Londynie, Paryżu, Barcelonie, Mediolanie. Widać, że te stężenia są zdecydowanie niższe niż te notowane w Polsce. W ramach ciekawostki powiem, że takim niechlubny rekord padł w 2014 roku podczas pomiarów benzalfapirenu w Nowej Rudzie w województwie dolnośląskim. Dopuszczalne stężenie było tutaj przekroczone 60 razy, czyli tak jakbyśmy przy ograniczeniu do 60 jechali po prostu z prędkością 3600 km na godzinę. To wszystko doprowadza do tego, że w zasadzie przez wiele dni w roku tak wygląda wiele miast w Polsce. Tu mamy akurat nie zdjęcie z Katowic, to jest lot balonem takim pomiarowym Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery. I tak wyglądają właśnie Katowice, spowite smogiem. I myślę, że tak wygląda wiele miejscowości w naszym kraju jeszcze. Podsumowując, co możemy zrobić, aby takie właśnie sytuacje smogowe występowały rzadziej? No na pewno na warunki meteorologiczne, tak jak powiedziałam, które oczywiście w dużej mierze decydują o tym, że to zjawisko smogu występuje, to no, nie mamy wpływu, ale możemy właśnie mieć wpływ na tą tak zwaną niską emisję. I tak po pierwsze, możemy oczywiście... Możemy mieć wpływ na wymianę tych starych kotłów, starych pieców na kotły nowej generacji, które muszą spełniać normy emisyjne. I bardzo się cieszę, bo tak jak już i pan marszałek, i pan burmistrz mówił, takie zmiany występują, więc jest mi niezmiernie miło, że na to właśnie mamy wpływ i to robimy. A dodatkowo oczywiście można podłączyć jak największą ilość budynków tych odbiorców indywidualnych do sieci ciepłowniczych albo do sieci gazowej, bo one są w dużej mierze odpowiedzialne właśnie za ponad połowę tych zanieczyszczeń powietrza. Zdecydowanie łatwiej ograniczyć emisję, jeżeli mamy dużego odbiorcę, czyli właśnie taką elektrociepłownię czy też elektrownię, i tam ograniczyć emisję zanieczyszczeń, jak i również no nie będzie to już wtedy emisja, niska emisja, tylko tam emisja tych zanieczyszczeń ma miejsce zdecydowanie wyższe. Kominy mamy sięgające 150-200 metrów, czyli zanieczyszczenia wydostają się wysoko do powietrza atmosferycznego. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się trochę chociaż wytłumaczyć, co to jest ten smog i czy on jest rzeczywiście groźny. Pani doktor, bardzo dziękujemy za fachową wiedzę. Tutaj odbiorcami ze strony uczniów są głównie klasy biologiczne i medyczne, więc z pewnością taką dogłębną, fachową wiedzą i informacjami powstałymi w wyniku badań, bo mieliśmy tutaj wiele wykresów i przykładów, zainteresowani. Pani doktor, bardzo dziękuję. Ja podpytam się jeszcze o taką rzecz, ponieważ tak jak powiedziałam, są tu klasy biologiczne, chemiczne. Pani doktor, pani reprezentuje Politechnikę Śląską. W jakich kierunkach, jakie kierunki, jakie możliwości mają nasi absolwenci, jeśli chodzi o studiowanie na przykład w takim obszarze ochrony środowiska na Politechnice Śląskiej? Prosimy o odciszenie. O, jeszcze nie ma. O, teraz.
Więc mamy tutaj jako Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki naprawdę dosyć dużo kierunków, bo są to kierunki związane z energetyką, gdzie studenci się kształcą zarówno w takich bardzo praktycznych rzeczach związanych z energetyką, ale również tam są zagadnienia związane z ochroną środowiska, która wiąże się z tą energetyką. Mamy kierunek oczywiście inżynieria środowiska. No i tam są zagadnienia związane z wodą, z klimatyzacją, jak i również z powietrzem. To są różne specjalizacje. Absolwenci nasi naprawdę pracują zarówno właśnie w różnych wydziałach, z tego co wiem, pracują w różnych wydziałach ochrony środowiska, w urzędach właśnie, urzędach gminy, w urzędach powiatu, również w urzędach marszałkowskich, więc pracują w różnego rodzaju firmach, które zajmują się pomiarami tych zanieczyszczeń, czy to w powietrzu, czy w wodzie, zajmują się różnego rodzaju operatami. Wiemy, że nasze przepisy wymagają, każde przedsiębiorstwo, które właśnie korzysta ze środowiska, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, muszą występować do władz o wydanie pozwoleń odpowiednich. Więc nasi absolwenci zajmują się, że tak powiem, tworzeniem takich pozwoleń, takich wniosków, więc naprawdę no z tego co wiem, nie mają problemu z uzyskaniem pracy. Oprócz tego dodatkowo są to inżynierowie, czyli również pracują w biurach projektu. Mhm. Świetnie. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję również. Oddaję głos prowadzącym. My również bardzo dziękujemy pani doktor za ten wykład. A teraz chcielibyśmy przedstawić Państwu Kamila Majcher, ucznia z klasy pierwszej C, który przygotował dla nas film o ochronie środowiska. Dzień dobry. Chciałbym Państwu przedstawić film dotyczący odnawialnych źródeł energii, w którym wytłumaczę między innymi, dlaczego są one naszą konieczną przyszłością. Zapraszam do oglądania. Przez miliony lat to natura regulowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat, aż w końcu zagroziliśmy planecie, na której żyjemy. Jedno jest pewne, nadszedł czas na zmianę. Energia. Zapotrzebowanie na nią ciągle rośnie. Dzięki niej mamy ciepło w naszych domach i oświetlone ulice. Działają telefony czy lodówki. W Polsce większość tego zapotrzebowania pokrywa węgiel. Przez lata był naszą dumą i źródłem bogactwa. Jednak jego epoka powoli dobiega końca. Tysiące przyłączonych do sieci małych elektrowni wiatrowych, słonecznych czy biogazowni mogą sprawić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny na blackout, a zarazem ekologiczny. Dlatego w naszym interesie jest, żeby Polska była pełna takich inwestycji. Energie są coraz bardziej powszechne. W Islandii istnieją elektrownie zasilane ciepłem ziemi, czyli energią geotermalną. Na duńskim wybrzeżu znajdują się farmy wiatrowe, które pokrywają 1/5 duńskiego zapotrzebowania energetycznego. Kiedyś energię wiatru wykorzystywano głównie do mielenia zboża i napędzania statków. Dziś wykorzystuje się ją przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Praca wiatraków nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Ponadto elektrownie wiatrowe mogą efektywnie działać również w krajach nizinnych, gdzie elektrownie wodne są nieopłacalne. Biomasą nazywamy wszelkie produkty pochodzenia organicznego, które powstały niedawno. Spalanie biomasy jest odnawialnym źródłem energii, ponieważ zużyte zasoby można odtworzyć.
Najczęściej stosuje się biomasę w postaci odpadów z produkcji rolnej i przemysłu drzewnego. Naszą konieczną przyszłością są też panele słoneczne. W naszej perspektywie czasu słońce jest nieskończonym źródłem energii, którą powinniśmy nauczyć się przetwarzać na masową skalę. Energia słoneczna jest najzasobniejszym źródłem energii odnawialnej dla człowieka. Wartość energetyczna całych dostępnych zasobów kopalnych na Ziemi jest równa energii, której Słońce dostarcza naszej planecie w ciągu 56 dni. W krajach o dużym nasłonecznieniu panele fotowoltaiczne mogą dostarczać energii gospodarstwom domowym. W oparciu o nie buduje się także elektrownie słoneczne. Wykorzystywanie energii słonecznej nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Przejście na odnawialne źródła energii wpłynie na jakość powietrza, w którym przyjdzie nam oddychać. Jeśli mamy wybór, wybierajmy odpowiedzialnie. Inwestujmy w naszą przyszłość i w przyszłość naszych dzieci. Mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu przybliżyłem Państwu ten niezwykle ważny temat, jakim są odnawialne źródła energii. Dziękuję. Kamil, bardzo Ci dziękujemy. Jestem naprawdę pod wrażeniem Twoich technicznych umiejętności, komentarza, którym opatrzyłeś wiedzą. No i zabieramy to hasło. Wybieramy odpowiedzialność. Bardzo mi się podobało. Dziękuję. Dziękuję. Ja również bardzo gratuluję. Bardzo fajny film. Super. Myślę, że szkoda, żeby on był tylko w tej przestrzeni naszej konferencyjnej, więc gdyby gdzieś był dostępny link do tego filmu, gdzieś na YouTubie czy na Facebooku, warto go rozprzestrzeniać, chętnie go też udostępnię, więc poprosiłbym o taki link. Kamil, możemy na nasz kanał na YouTubie wrzucić szkolny, dobra? Umówimy się potem. Okej, dobrze. Jeśli masz takie życzenie, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Super. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Kamilowi za prezentację filmu i przechodzimy do następnego punktu naszego spotkania. Kryzys klimatyczny zaburza cykl wodny, tym samym powodując, że dostęp do wody staje się nieprzewidywalny. Co więcej, znacznie pogarsza jej jakość. Najgroźniejsze tego skutki to m.in. susza hydrologiczna, która powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych i wysychanie zbiorników. Więcej opowiedzą nam o tym uczniowie z klasy drugiej C, Zuzanna Łuszczyńska i Mateusz Krupicki. Zapraszam. No to dzień dobry. Najpierw, żeby rozpocząć naszą prezentację, chciałbym zadać bardzo ważne pytanie. Czym jest właściwie mała retencja i jak my możemy zatrzymać wodę w swoim otoczeniu? Zacznijmy od tego, czym jest retencja wody. Więc są to sposoby na gromadzenie wody w okolicy, pozwalające nam zatrzymać lub spowolnić spływ wód, dbając przy tym o rozwój i poprawę środowiska naturalnego. W połączeniu z są skutecznymi narzędziami w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi. Zacznijmy od tego, czym jest deszczówka. Wodę deszczową potocznie nazywa się deszczówką, chociaż można ją pozyskać nie tylko z opadów i deszczu, ale również ze śniegu czy gradu. Jej skład jest ściśle związany z jakością i czystością powietrza. Woda opadowa charakteryzuje się wysoką zawartością gazu. Gazów, takich jak azot, tlen oraz dwutlenek węgla. Może także zawierać fazę, pyłki roślinne, różnego rodzaju mikroorganizmy i sole mineralne. Deszczówka nie nadaje się do picia, ale przydaje się do celów przemysłowych i gospodarczych. W takim razie jak można ją wykorzystać? Woda opadowa nadaje się do spłukiwania toalety, prac porządkowych, takich jak mycie elewacji, samochodu, roweru czy mebli ogrodowych, a także do podlewania roślin. Brak wapnia w wodzie deszczowej czyni ją zdatną do prania,
Teraz wymienimy trzy największe zalety gromadzenia deszczówki. Przede wszystkim jest to oszczędność pieniędzy. W ciągu 10 minut deszczu możemy zebrać 180 litrów deszczówki. Wystarczy to na 20 spłukań toalety, sześciokrotne pranie i trzykrotne umycie samochodu. Po drugie, jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie. A po trzecie, deszczówka świetnie nadaje się do podlewania roślin, ponieważ ma niską zawartość chloru. Sposobem kolejnym na pomoc naszemu środowisku są na przykład skrzynki korzeniowe. Skrzynki łączone są w kanały korzeniowe, zapobiegające zagęszczeniu gleby przy zaawansowaniu dużej pojemności retencyjnej i pozwalające na ukierunkowanie korzeni w celu uniknięcia potencjalnych uszkodzeń pobliskiej infrastruktury technicznej. Dobrze, czym są właściwie łąki kwietne? Łąki kwietne stanowią zbiorowisko roślinności zróżnicowane pod względem siedlisko-florystycznym. Dzięki systemowi korzeniowemu roślin łąki kwietne są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczy absorbują znaczne ilości wody. Ponadto wiele gatunków, spośród nich to rośliny miododajne, bardzo istotne zapylacze. Wymienimy teraz 5 najważniejszych zalet łąk kwietnych, dla których warto zastępować trawniki łąkami kwietnymi. Po pierwsze, łagodzą one skutki suszy. Po drugie, zwiększają bioróżnorodność. Po trzecie, zwiększają walory estetyczne i krajobrazowe miast i okolicy. Redukują też zanieczyszczenia powietrza i zmniejszają koszt dbania o dany teren, ponieważ łąki kwietne kosi się rzadziej niż zwykłe trawniki. Kolejnym sposobem są rowy chłodne. Pełnią funkcję przejmowania i transportowania deszczowych przy ciągłej filtracji przez system korzeniowy. Szata roślinna zwiększa szorstwość podłoża, co bezpośrednio przekłada się na redukcję prędkości spływu powierzchniowego. Muldy są często podzielone przegrodami na odcinki, dzięki czemu uzyskuje się ograniczenie przepływu wód i zatrzymanie na miejscu w celu wsiąkania w glebę lub odparowania. Czym są właściwie ogrody deszczowe? Jest to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych oraz zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie. Przybierają wówczas formę niewielkiego zagłębienia, które przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności wody imitują procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak chodniki, ulice, parkingi, place, do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Następnie jest również ciekawa opcja, place wodne. Wypełniają się wodą tylko na czas gwałtownych opadów i magazynują ją do momentu, aż minie zagrożenie powodziowe, po czym woda odprowadza z opóźnieniem do odbiornika naturalnego lub kanalizacji. Okresy bezdeszczowe pozwalają mieszkańcom w pełni korzystać z funkcji pełnionych przez plac, czy to pod postacią placu zabaw, boiska sportowego, czy po prostu miejsca spotkań. Ciekawym sposobem na poprawę retencji w naszym otoczeniu są też zielone dachy. Zielone dachy mają zdolność do retencji funkcjonowania wodoopadowej i opóźniania spływu deszczówki z dachu. Mogą one powstawać na terenach zurbanizowanych, co jest ich wielkim plusem. Przyczyniają się do poprawy retencji i walorów krajobrazowych środowiska miejskiego. Co roku w Polsce powstaje około 500 000 metrów kwadratowych zielonych dachów. Najbardziej znanym przykładem krajowym jest zielony dach wykonany na budynku wydawnictwa Agora. Jednym z najpiękniejszych w Europie jest zielony dach wykonany na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, rozciągający się na powierzchni 17 tysięcy metrów kwadratowych. Następnym sposobem, bardziej zaawansowanym, są podziemne zbiorniki szczelne. Służą do magazynowania lub tymczasowego przetrzymywania nadmiaru wód w celu ograniczenia odpływu wód opadowych i uniknięcia przeciążenia kanalizacji burzowej. Istnieje możliwość wykorzystania zgromadzonej i przeczyszczonej wody w celu nawadniania terenu miejskiej, mycia dróg i placów.
I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Czy taki ogród deszczowy moglibyśmy sobie zrobić w szkole? Taką budowlę, jak tam widziałam, wzdłuż ulicy? Jak no, myślicie? Pewnie tak, tylko jeszcze trzeba tym zainteresować tematem bardziej. Bardzo interesujące, fajne. Ja nawet znalazłam teraz taki projekt Ekoczynnik, którzy oczekują zgłoszenia do konkursu takich pomysłów ciekawych na zagospodarowanie przestrzeni w obiektach szkolnych. To może skorzystamy, porozmawiamy potem. Fajnie, dziękuję. My również dziękujemy. Chcielibyśmy podziękować zarówno wszystkim zaproszonym gościom, jak i zaangażowanym uczniom naszej szkoły w przybliżeniu problemu zmian klimatycznych oraz w zawzięciu udziału w naszej konferencji. Również Wam, uczniom, którzy poświęcili swój czas i przyszli tutaj, aby powiększyć swoją wiedzę w tym zakresie. I oddaję chyba głos do Pani Dyrektor. Tak, dziękuję bardzo. Ja też kończymy tym ostatnim punktem o pomyśle na ogrody deszczowe. I słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję uczniom za udział. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego wiele cennych informacji i wskazówek do życia na co dzień, do zastosowania w swoim najbliższym środowisku. Wszystkim naszym dzisiejszym zaproszonym gościom też ogromne podziękowania za udział panelistom naszym, za zabranie głosu i tego ważnego głosu, zwłaszcza tutaj na poziomie osób, organizacji zarządzających i decydujących. Pan marszałek musiał opuścić już naszą konferencję, ale przekazuje wyrazy też podziękowania. Kazał się pożegnać i obiecał nam w podziękowaniu za dzisiejszy ten element konferencji zorganizowania tego wydarzenia. Obiecał nam drzewo. Natchnienie chwilą był panel wykład o drzewie. W związku z tym otrzymujemy w nagrodę od pana marszałka magnolię do posadzenia w ogródku naszym szkolnym. To od pana marszałka. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję naszej młodzieży, która zorganizowała takie fajne wydarzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy panie burmistrzu. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Bardzo. Tak, już nam się trochę połączenie zaczęło zacinać na koniec. Ja kończę nagrywać nasze dzisiejsze wydarzenie. Dobrze, zatrzymujemy.